Ile partii rozgrywasz w tym momencie? Około. Około, szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo nie mieści mi się na ekranie cała lista wszystkich Aha. partii, ale jest już to kilkadziesiąt partii i Kilkadziesiąt kolejne partii. wyzwania widzę Kolejne wyzwania padają. Dzisiaj padają. wszyscy chcą, moi drodzy, przy tej niedzieli, z okazji oczywiście naszej imprezy, Dnia Dziecka, no po prostu powiem kolokwialnie, włoić arcymistrzowi. No, tutaj na pewno Zbigniew nie będzie się dawał, żadnych forów nie będzie, żadnej taryfy ulgowej. Jak mawiał Mariusz Pudzianowski, tanio skóry nie sprzedasz po prostu, tak? Tak, tanio skóry postaram się nie Czy sprzedać. mógłbym prosić tutaj jakieś wizje na szachownicę, na jakąś partię? Chciałbym tutaj, no będziemy po prostu wybierać poszczególne partie i spróbujemy, ja tak pokrótce omówić. Tutaj jest partia pomiędzy Kitty Bella Pro. Proszę bardzo, 25 minut plus 10 to jest czas, którym tutaj grają. No i co? Mieliśmy tutaj skoczek, moi drodzy, F3, C3, tutaj G6 z koncepcją uwolnienia Czarnopolaka. O, i do centrum D4 to zostało wybite, czy goniec? Tak, wziął czarny D4, odbite pionem. I co? Goniec G7, czy co tam poszło? Tak jest, goniec G7, skoczek do gry. No to tak naprawdę przez debiut to możemy przebrnąć dosyć żwawo, że tak powiem. Goniec wszedł do gry, żeby zagrać za moment E3. Czyżby roszada? Nie. Najpierw, moi drodzy, mamy D6. No, tutaj można powiedzieć z automatu gra arcymistrz, co mnie kompletnie nie dziwi. Mamy roszadę ze strony czarnego, goniec E2, zapewne do roszady szykują się też białe. I to jest ten moment, tak, na którym stoi partia. Dobra, no to przyjrzyjmy się kolejnej pozycji. O! Hetman na A4 tam się pojawił, ale to od początku. Mamy D4, to jest gracz, który preferuje ruch D4. O, proszę bardzo, jakiś taki system londyński z gońcem na F4. Tutaj pion C4, ale nie był czarny zainteresowany, żeby to wziąć. Odrzucił tą możliwość. No i A3, być może z koncepcjami jakieś B4. Skoczek do gry tutaj na F6 i skoczek oczywiście do gry ze strony białego na C3. No to logicznie, figury wchodzą do gry, nie ma co się tutaj modlić nad tymi pozycjami. Propozycja wymiany, aha, czyli ta propozycja często jest odrzucana ze względu na to, że jeżeli goniec wybiłby G3, no to bijemy z H i otwieramy sobie linię H dla wieży. Tutaj mamy ruch A6, skoczek do gry na F3. No i goniec wybił. Aha, odbicie z H podejrzewam, dokładnie, wieża czuje się całkiem nieźle. Poprawienie gońca na G4 ze związaniem. No i hetman wymknął się tutaj na B3, tak? Został tutaj zaatakowany przez skoczka w biały dzień, hetman z szachem i teraz skoczkiem trzeba wrócić, bo poleci, czy też można było zagrać chociażby i C6 prawdopodobnie. Skoczek tutaj na E5 ze związaniem, ale już związania nie ma. Tutaj mati zroszował, wybił tutaj nasz arcymistrz skoczka na C6 i wygrał pionka z tego, co zauważyłem, tak? I tu jest pozycja, no można powiedzieć, zamrożona póki co, no bo tutaj myśli przeciwnik. No to idziemy do kolejnej, tak? Byniolus, jak widzicie, no ranking całkiem wysoki. 2500 to jest dosyć sporo, powiem szczerze. Tutaj mamy D4, oczywiście D4 tutaj nie będziesz oryginalny, jeśli chodzi o pierwsze posunięcie, domyślam się. Powiem ci, że o ile chodzi o debiuty, czasami próbuję przeciwników zaskakiwać i coś zmieniać. O tyle jednak przy tej liczbie partii staram się ograniczać, że tak powiem, te odchyły do minimum, bo Jasne. ciężko mi się. O, jedną partię już udało mi się I wygrać. tutaj padło co? C4, tu skoczek pobił i teraz po biciu pionkiem trzeba odejść skoczkiem, być może do centrum, a być może na D2. Padło F5, tutaj chce się oswobodzić biały grając F3, naciskając na centrum, wymiana czarnopolowych gońców, hetman bije podejrzewam i bicie na E4. O, i ciekawa rzecz, żeby skoczka nie wpuścić do centrum, przepchane, to zostało po biciu, hetman bije. Czy nie bije? A, hetman bije. No i tutaj na celowniku jakieś F7, ale szybciutko hetman proponuje wymianę. No i zostały wymienione hetmany. Padło C3, czyli tutaj partia będzie no, zbliżała się powoli ku końcówce zapewne. O, nacisk na skoczkę, wymiana gońców zapewne. Król, no, król zderoszowany, chociaż to nie jest duży problem ze względu na brak hetmanów na szachownicy, atak na wieżę, wieża odchodzi i zapewne któreś z wież też wybiera się na linię F. Umożliwiając to, no to umożliwił tak naprawdę pakle z ruchem król E2, wymiana wież nastąpiła, no i kontrola nad linią F należy do
naszego arcymistrza, tutaj czarny zaczepia centrum takim ruchem C6 i teraz pytanie, co robić? Czy to bić, czy nie bić? Oto jest właśnie kluczowe, sztandarowe pytanie. Pionek na E5 jest słaby, z tego co widzimy, odstały, izolowany, więc będzie można go z pewnością atakować. Dobra, idziemy do partii kolejnej. Safanduła 6-1. Podoba mi się ten mit. Mi też się spodobał. Dobry jest, nie? Czyli jednak mamy D4, D5. Widzę, że ten system z D4 i z gońcem na F4 jest przez ciebie dosyć lubiany. Tak, to zdecydowanie jeden z moich ulubionych debiutów. Dobra, skoczek BD2. No i tutaj, aha, zamiast bić na C5, żeby goniec się rozgrywał, to C3 podparło. Goniec wszedł na przekątną. W razie oczywiście C4, goniec zapewne C2 na przekątnej, bardzo silny. Patrzący gdzieś tam na H7, B6, no i goniec białopolowy też chce pograć u czarnego. To nie jest tak, że tylko arcymistrz ma prawo ruszać gońcem. Prawda? To przeciwnicy też mają wszelkie możliwości. Dokładnie tak. Roszada. W niektórych partiach, jak widzimy, tutaj nasz bohater nie ruszuje, bo takiej potrzeby po prostu nie widzi. No i tutaj mamy, co jeszcze, skoczek tutaj zagrał na E5 i teraz pytanie, co z tym fantem robi? Czy czarny to wziął? Nie wziął. Czarny nacisnął na przekątną ruchem hetman C7, no i pion broni skoczka i tutaj umocnienie centrum tak naprawdę ruchem F4. Aha, skoczek odszedł, dobrze, skoczek będzie pewnie przemanewrowany, że tak się wyrażę, na być może skrzydło królewskie. Hetman B1. Ciekawy ruch, to teraz jest podwójny nacisk na punkt H7, co prawda jeszcze broniony przez skoczka. O, skoczek tutaj na G6, tak jak mówiłem. I tutaj mamy H3. Co by poograniczać te skoczki przeciwnika? Jakaś tam furtka być może też dla króla, ale chodzi konkretnie o kontrolę nad polem G4. Aha, i to tyle, tak? Było w tamtej partii. Wracamy do Kitty Bella Pro. Tu już byliśmy. I czekamy na ruch. No kontrola nad linią C jest tutaj po stronie białego. Wszystkie lekkie figury w grze u obydwu stron. No ciężko powiedzieć tutaj o jakiejś przewadze. No bardzo dobry goniec u czarnego zdecydowanie na polu B7. Dwa gońce na długich przekątnych. Parę gońców u obu stron, więc no pozycja na pewno będzie aktywna. No i linia C otwarta, tak? To jest jedyna linia, która jest otwarta na szachownicy w tej pozycji, no i biały to wykorzystał momentalnie. Skoczek tutaj wszedł do gry z B na D2, no i jakieś ma tutaj ciekawe pola, być może poprzez C4 będzie do gry wchodził. To jeszcze się okaże. Warto by było też tutaj wspomnieć o tym, że no należy w dogodnym momencie połączyć wieżę i hetmanem gdzieś tutaj zagrać. Pytanie, gdzie tym hetmanom można było zagrać. No, warto mieć na uwadze, że skoczek na D5 może się też pojawić i tego gońca straszyć. Tu mamy D5. Proszę bardzo, D5, żeby umocnić skoczka na E4? No nie wiem, co ty o tym sądzisz? Pewnie nie wiesz, o czym ja mówię i to jest to. Szczerze mówiąc, tak, szczerze to mówiąc. To jest to właśnie. O, Krypton X3. To brzmi jak jakiś tajemniczy pierwiastek. Tutaj mamy znowu D4 i goniec F4. Nie jesteś oryginalny, ale tego od ciebie nie wymagamy dzisiaj, grając 40 partii, chociaż nie wiem ile, ale może być też więcej. No, kolejne cały czas cenisz przychodzą. Cenisz sobie po prostu gońce i lubisz je na mieć otwarte, otwarte gońce. Dobra, można tak powiedzieć, okno. Tak. Gońce na otwartych przekątnych. Proszę bardzo. I tego gońca wezmą czarne, czy nie wezmą? Ale wtedy skok się rozgrywa na E5. No, skoczek bije zapewne, czy pion bije? Nie, no skoczek powinien to. Pion wybił. Do arcymistrza mi jeszcze daleko, jak widać. Tu mamy G6, co by goniec nie patrzył na H7. No tak, skoczek też wisiał po podejściu skoczkiem tutaj z F3, no to hetman patrzyłby. Czyli to taka jest protekcja swoista. Piotr Cisek. Dobra, jest Piotr Cisek, który... no dobra, partia się tak jakby dla nas rozpoczyna. Mamy D4, goniec F4, znamy te posunięcia, widzicie, prosto trzeba grać. Gońce do gry, zajmujemy centrum, solidna struktura. Czy to ma coś wspólnego z systemem londyńskim, taka struktura? Dokładnie tak. Coś w ten deseń. Nie jestem specjalistą w akurat systemie londyńskim. Byłem w Londynie raz, ale to za mało. Skoczek BD7, mamy A4. A4 i co? Idzie A5 jakieś nawet? O, hetman ustawił się na jednej przekątnej z gońcem. No właśnie, poszła A5. Nadgryzana jest struktura, jak tutaj jabłko.
No i co z tym fantem czarny zrobił? Goniec odszedł tutaj na H2, cały czas patrzy. Te gońce czasami jak wycofamy je, to są takie niewidoczne, szczególnie jak się gra szybko, nie? To coś, tak, coś taki cichy może, zabójca czasami, taki snajper, goniec. Można powiedzieć. Nieuchwytny cel, który może dać się we znaki w najmniej oczekiwanym momencie. A6, no i ten pion, no wbity jak gwóźdź w dechę, musiałem to powiedzieć. I co z tym co chyba z tym był taki film robić? Nawet, Nieuchwytny cel, Jean-Claude Van Damme. Z Van Damme'em, to no. Polecam, w ogóle filmy z tak. Van Damme'em, to jest czysta, klasyka. Czysta poezja. No i otwieranie tutaj wszystkiego tak naprawdę. Co prawda jeszcze się trzyma ten punkt E5, ale na jak długo, nie wiadomo. Tutaj mamy C4, no przebija się do tego centrum. Tutaj czarny zamknął pozycję, hetman C2. No trzeba wieżę połączyć. Hetman dobrze na przekątnej tutaj stoi, czuje się wyśmienicie. No tutaj można powiedzieć, że czarny też chce grać aktywnie, też włącza swoje figury do gry. No i mamy, moi drodzy, atak na hetmana, hetman C1. I co dalej? Mamy H6, żeby ograniczyć skoczka zapewne. Przed wdarciem się na G5, no to jak nie na G5, to Paquis mówi, idę inną drogą. Po zwycięstwo i tutaj skoczkę przerzucę z F. Jak nie drzwiami, to oknem. Jak nie drzwiami, to oknem, o. Po to, żeby zainstalować gońca na F3. Goniec na F3 był, bo już go nie ma. Skoczek bije. Jak wybije to pionkiem, no to już chciałem powiedzieć, że rezygnuje z szachów i w ogóle już przestaje grać. Ale jednak skoczek bije, więc spoko. Można powiedzieć, że czy mógłbyś, mistrzu, nam jakąś nową partyjkę jeszcze udostępnić? Czy to będzie duży problem? Jak wiadomo, presja czasu, więc... Powiem tak, mogę próbować. Mhm. Niestety ciężko mi z tym czasem trochę wyrobić, bo te 25 minut... Czasu jest niewiele, a partii... Jest niewiele, a już mam, widzę, 30 partii. Nie wiem, czy wiecie, nasz bohater gra, mając tą samą kontrolę czasu, co jego przeciwnicy, więc coś niesamowitego. Jakub Kartuzy. No i fajnie. Ranking nie powala, jak wiadomo, rankingi nie grają, to może być jakiś cichy zabójca w stylu Jean-Claude'a, Van Damme'a. Mamy no, klasyczne ustawienie, więc tak naprawdę D4 z gońcem na F4 to są rzeczy, których możemy się spodziewać. No i C4 do centrum, tutaj mamy C6. No i goniec być może, aha, myślałem, że goniec jakiś pojawi się na D3, ale tutaj hetman B3 z naciskiem na centrum, na celowniku B7. Co z tym fantem począć? Jakiś B6 może? A, hetman B6. Też to widywałem już. Jakub Kartuzy, no tutaj wie, co robi. No nie w ciemię bity, jak to się mówi. I teraz zgadza tak. Się. Te posunięcia padały wczoraj w twojej partii z panem Michałem. Nie wiem, czy pamiętasz. Mniej więcej taki był system. Hetman później... Hetman, trochę skoczek, podobnie, poszedł tak. Na bandę, tak, rzeczywiście. Podobna struktura. Ale czarne wzięły. Trzeba wybić. Zdwojone piony na B, ale rekompensatą jest otwarta linia A. Co tutaj może, no z czego może tutaj zrobić nasz arcymistrz? Arcymistrz pożytek, no jaki on nasz, no. Roszada krótka, B5, zobaczcie jakie skupienie na twarzy tutaj naszego bohatera, ale nie czuje presji, gra tutaj swoje. I teraz tak, bicie, przepchanie, co tam będzie się działo? Nie no, trzeba rozwijać figury, jakie tam przepchanie. Figury muszą wejść do gry. Wszystkie figury w grze, pamiętajcie, jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby tutaj całą armią iść na wojnę, a nie tylko kilkoma żołnierzami. Tutaj dla najmłodszych taka rada, którzy lubią wypaść, to nie jest dobre słowo, wylecieć gdzieś tym hetmanem i straszyć przeciwnika, ale tam sam hetman często nie jest straszny. Boguchna. Co tutaj się wyprawia? No, moi drodzy, o, E6, D5, tak zareagowały czarne na tutaj system, niezawodny system póki co naszego arcymistrza. Znowu czy niezawodne, to się jeszcze okaże. To się jeszcze okaże, dokładnie. Skoczek na BD2, widzieliśmy to bicie. Czy tego już czasami nie oglądaliśmy, czy to po prostu jest powtórka z rozrywki, tylko że inna partia? Ciężko powiedzieć. Atakowany jest pionek, pobroniony. No tak, ta partia już chyba wleciała, z tego co pamiętam. Tak, to wymiana gońców, aproponowana goniec wybił. I tutaj bicie na E4, tak? Chciałem powiedzieć C. No, małe te literki, powiem wam szczerze, okularów nie zabrałem, aczkolwiek coś tam widzę. F4, tak, tą partię pamiętam, ona była. Jak ona, na jakim etapie jest w tej chwili, jeżeli mógłbym tutaj prosić operatorów, tak? Tutaj były wymiany ciężkich figur, hetmanów, tutaj pamiętam, że wieże były, tak, po ruchu króla 2 wymienione. No i ten słaby pionek E5 może być problemem.
No właśnie, jest broniony co prawda, ale na jak długo? Tego nie wiadomo. Być może właśnie H3, wieża przygotowała ten ruch. Tutaj chyba ktoś przesadził troszeczkę, podstawiając materiał. No i ta wygrana, czy to jest chyba już wygrana partia, o ile ona jeszcze trwa, bo być może już się skończyła. No ale czarny idzie w nadziei, że może jeszcze arcymistrz przyśnie. Nie wiem, jak spałeś zeszłej nocy, aczkolwiek no, wygląda na to, że wiesz, co robisz, więc to ciężko z takim materiałem chyba przegrać. Z taką przewagą oczywiście materiału. Tak przy okazji wtrącę, że spoko wyszedłeś na zdjęciu w tym awatarze. Wyglądasz na groźnego zawodnika. Dziękuję. Proszę bardzo. Cienki Bolek, o, też spoko ksywa. Cienki Bolek 1, 2, 3. Czyżby goniec F4 w kolejnym ruchu? Trafiłem. Czyli ja już rozgryzłem twój system. Nie wiem, tak, czy wiesz, ale w partii dzisiaj ze mną masz przegrane. Ja stosuję bardzo prostą metodę gry w szachy. Grać nieskomplikowane ruchy. Bardzo dobrze. Ogólnie czemu nie grać prostych szachów? O, mamy tutaj E3, co prawda pionka na C3 nie uświadczymy, gdyż został wybity niczym ząb podczas bójki. Nie wiem, czy kiedyś miałeś takie doświadczenie. No ale może nie o tym będziemy rozmawiać. Hetman B3, widzę, że to jest bardzo popularny wariant z hetmanem na B3. No i A4. Przepchanie, bić tego nie można, trzeba odejść skoczkiem, ale teraz wisi. Być może A5 po broni. A5 pobronił. No i jak skoczek wejdzie do gry? Ale właśnie, C7 cierpi. C7 cierpi, hetman pod biciem, hetman odchodzi. I co dalej, panie absolwencie? No, tu już się robi nieciekawie. No, wparował biały do czarnego. Można powiedzieć, że zrobiłeś mu taki istny wjazd na chatę. Nie wiem, jak on się z tym czuje, ale no, gra dalej. Jest tutaj przekonany, że jeszcze nie wszystko stracone. Naciski. Zobaczcie, trzy figury naciskają związanego skoczka na D7, który no, nie czuje się najlepiej. Powiem szczerze, nawet jakiś skoczek teraz C6 może być opcją. No, dzieje się. Presja jest na pewno. Biały ciśnie. Nie masz litości dla tych, widzę, graczy? Staram się nie mieć litości z tego względu, że no, widzę, że mam problemy czasowe w tych partiach, bo żeby jednak fizycznie... Kontrola czasu jest wyświetlana, więc widzowie zapewne też tutaj mają oko na nie tylko pozycję, ale także i na czas. Skoczek dobry, ale skoczek wziął gońca. Aha, bo tutaj za cenę zdwojonych pionków. Być może na przy... Marcimisz pomyślał, że ten goniec będzie niewygodny w przyszłości. No i być może ma rację. Roszada. A co z królem? Co król zrobi na D8? No póki co chyba tam zostanie. No jak długo, nie wiadomo. Ja bym grał teraz prostym planem. Hetman tutaj G6 i tutaj granie jakieś później, jakieś wjazdy poprzez hetman E8, ale wiadomo. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Jak doskonale wiemy. No goniec jest wyśmienity na B5. To jest goniec, za którego ja bym zapłacił wiele, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętasz jakieś takie partie, jakieś takie kluczowe momenty ze swoich partii, których masz zapewne wiele, gdzie miałeś taką wyśmienitą figurę, która no, po prostu rządziła na szachownicy. Jakiś skoczek w centrum, którego nie można pogonić, jakiś goniec na przekątnej. No było trochę tego. Było trochę tego. No, domyślam się. Ucieczka królem poprzez E7. No dobra, ale jak teraz gońce wejść do gry? Jak włączyć wieżę z H8? Tu mogą być problemy troszeczkę z rozwojem, tak? Trzeba tymi figurami pograć, a nie ma za bardzo jak. Tam gdzieś dziury są na G6. Krypton X3. Witamy Kryptona. Jeżeli nas ogląda, to pozdrawiamy serdecznie. No i tutaj upierają się technicy, że mało tych partii, bo jednak chcą więcej. Żonni krwi? Żonni krwi. Myślę, że widzowie też by chętnie zobaczyli jeszcze jakieś inne rozgrywki. To ja zaraz udostępnię. Po prostu strasznie się boję, że... O czas. Słuchaj, przegrać na czas zdarza się najlepszym. Wiem, że bolą przegrane. Kitty Bella Pro, proszę bardzo. A, ten hetman C2 i co tam poszło później? Co tam poszło dalej? A jeszcze nie wiemy, czy w ogóle coś poszło. To partię już chyba żeśmy widzieli. Hetman C2 był ostatnim posunięciem. A, Safandua, mój ulubiony nick. Safandua. No, presja na przekątnej. Trochę tu skaczę operator. O, jest ktoś nowy. Adrian Waszczyk. Pozdrawiamy serdecznie. D4, D5, goniec F4, no tego jeszcze dzisiaj nie było.
Ale tutaj bardzo fajnie reagują poprzez E6 i C5 czarne. Skoczek BD2, czy BD2. Skoczek D2, skoczek z G na F3. No i kontrola nad centrum jest u białego. Dwa gońce w grze, zapewne roszada. Najpierw skoczek do centrum na E5. To już było. Ale to już było, jak to śpiewano kiedyś. Hetman E2, ciekawie. No chyba niedługa roszada. Jak to będzie szło? W którym kierunku podąży Pakleza, Zbigniew, tego nie wie nikt. Nawet sam Zbigniew Pakleza. Dokładnie. Bicie tego skoczka nie było takie dobre, bo ten goniec jest świetny. Na tej przekątnej patrzy na H7. Już mam jedną przegraną pozycję. O, proszę bardzo. Poprosimy oczywiście o link. Ależ oczywiście, ale właśnie zrobiłem ruch, uciekła mi partia. Aha, ale dobra, zaraz oczywiście będziecie mogli się nade mną pastwić. Arcymistrz przegranej pozycji w symultanie z widzami to jest no, niecodzienny widok z pewnością. Warto będzie przyjrzeć się tej pozycji konkretnej. No i pionki idą. No, zasada jest taka, jak to mówią początkujący trenerzy, czyli ja, trenerzy, za mocne słowo, nie pchać pionków spod króla. A co robi arcymistrz? Idzie pionkami spod króla i niczego się nie boi. W ogóle boisz się czegoś w życiu? Nie wiem, żeby zabronili grać w szachy. O, to faktycznie jest kwestia, która no może przerazić takiego maniaka. Dobra, D4, D5. No i mamy gambit hetmański, obrona słowiańska, wariant wymienny, skoczek C3, skoczek tutaj F6, no i goniec na F4 się pojawi, oczywiście E3, być o, hetman tutaj B6, bo hetman na B3 być może i zmierzał. No i co teraz? No, hetman B3, mimo wszystko, propozycja wymiany hetmanów, myk, myk, hetmany wymienione, brzydkie pionki na B, otwarta linia A. Mam déjà vu chyba, bo to już te pozycje bardzo, bardzo podobne są jedna do drugiej. No i tak, wybicie być może skoczka, albo nawet naciśnięcie na skoczka z C6 poprzez granie skoczek E5. Goniec wszedł do centrum na E5. No tak, był pod atakiem, skoczek atakował. W razie bicia to tylko pionki się prostują na hetmańskim, więc chyba byś nie był zbyt smutny, gdyby to nastąpiło zapewne. Co teraz? Roszada poszła, czy... O, proszę bardzo, tam roszada. Nie będzie roszował, król E2 i zadowolony. Krótka roszada ze strony czarnego. No, wieża z H szybciej się odejdzie. Przepraszam. Nie szkodzi. Trzeba sobie czasem kaszlnąć w trakcie partii. Chociaż w dobie tutaj pandemii trzeba uważać z tym kaszlnięciem. Skoczek wrócił, czyli ten skoczek tak no poszedł po tego gońca na bandę i wrócił, więc... A, tu przemanewrowanie skoczka na 3 ruchy, na 3 raty na E4. No, niby dobry skok, ale jak długo się tam utrzyma? I don't know. Wieża C7. No i można powiedzieć, że zapaliła się lampka, intruz w domu. Mam nadzieję, że czarny wie jak się bronić, ma jakąś broń. Zdwojone wieże na C i, no i aktywność po stronie białego, ale skok dostaje kopa. Tylko, że skoczek C6 i skoczek może teraz iść, no ma kilka ciekawych placówek, no chociażby może jakimś szachem na A7, tego jeszcze nie wiadomo. Ciężko mi tutaj przewidzieć w ciągu 3 sekund to, co intencje arcymistrza, gdzie partie zmieniają się co rusz. Chociaż te partie i tak tutaj się zmieniają wolniutko, byście zobaczyli, co się dzieje obok mnie. Jest ruch kolejna. Oczopląsu jeszcze nie dostałeś. Oczopląsu nie dostałem, ale będę miał na pewno problemy z czasem, żeby nie poprzegrywać. Trochę mało tego czasu. Symultanista zazwyczaj, nie wiem jak to się odbywa, ale chyba zazwyczaj ma więcej czasu niż tak, pozostali. Tak jest, ale... Dzisiaj takie wyzwanie, dobra. Tak, dzisiaj jest trochę tak przesadziłem. Wieża była atakowana, wieża D1, wieża z tutaj F na... C8, no i trzeba walczyć o kontrolę nad linią C, trzeba to pozbawić wieży z C7 aktywności, tak było. Wieża wybiła i co dalej? Czy to nie wchodzą widły czasami jakieś teraz na E7? No właśnie, niby dobry ruch, ale jednak nie do końca. Wziął wieżę i myślę, że w tej chwili to można dokładnie nawet i te E2 wybić. Pierwszy raz zagrałbym tak jak ty. O, kolejna partia, którą przegram, chyba widzę. Tak? O kurczę, tak. No zdarza się, słuchaj. Wiem, że to jest ogólnie gorzka pigułka, którą trzeba czasami przełknąć. Dokładnie. No, ale będziesz miał wytłumaczenie. O, napad na pionka w biały dzień D5, no i tutaj już chyba realizacja dosyć prosta. Tutaj można już przewinąć szybciutko, jak kiedyś kasety, nie wiem czy pamiętacie,
kaseciaki, jak się przewijało, wkładało się mazak albo ołówek i się kręciło. Przewijałeś takie kasety? Wiadomo. Co? Kto tego nie pamięta, to nie zna życia, moim zdaniem. Safandua 6-1. O, skoczek coś wybił, tak? Na C4. Coś wybił. Czy po prostu poszedł na C4? A tego to akurat jeszcze nie rozumiem. Po biciu pionkiem. Aha, tutaj trochę przeskakują, ale damy radę. No tak, debiut to tam. Mamy koniec G3. Roszadka. No, tak. Byliśmy tutaj, ta presja na przekątnej ze strony hetmana i gońca na C7 i D6. Dobra. Tutaj chcę rządzić linią C, chcę władać linią C czarny. I w tym momencie goniec, tak, na H4, z atakiem na tego gońca skok poszedł. I w tym momencie, skoczek wybił, pion wybił, skoczek podbiciem i skoczek, to skoczek tutaj na G4. No tak, trzeba odejść z podbicia po prostu, pobroniony pion, bo wisiał na F6. Jakie mam wieża z F na E1, być może jakieś koncepcje pchnięcia będą w grę wchodzić. No i padło C4. Czy mógłbyś... dobra, nie będę tutaj cię męczył, ogólnie rzecz biorąc, no bo ty wziąłeś tutaj C4. I teraz pytanie. Hetman wziął tutaj C4. Za głupi jestem, żeby tutaj się wypowiadać tak szybko, jaki tam był motyw taktyczny. Wcale nie jest mi z tego powodu wstyd. No i co? Wieża odbiła tutaj C4, atak na wieżę. No, ładna ta struktura pionowa u białego, trzeba przyznać. Nienaganna. Wszystkie, można powiedzieć, piony w grze. Żadnego nie stracił. Żaden nie zdublowany. Co dalej, panie absolwencie? Wieża C7, żeby wieża z A na C8 mogła wejść zapewne. Jak się nie mylę. No i co tutaj biały zagrał? Biały jeszcze chyba... Zagrał coś, czy nie zagrał? Jak tam, panowie? Coś tam poszło? Nie zagrał. Dobrze. No do tej partii pewnie jeszcze przejdziemy. Wieża tutaj na E2. Wieża na E2, być może będzie się zdwajał. Tutaj realizacja przewagi w końcówce, to dosyć prosta sprawa. Wszystko bite. Czy jakbyś znalazł chwileczkę, to udostępniłbyś nam jeszcze jakąś partyjkę, czy to jest... Wiem, że to jest ciężki temat. Czas goni. Tak, jest to prawda dodawane, ale te 10 sekund to jest... Te 10 sekund to niestety jest bardzo mało. 10 sekund to jest mało, dokładnie. Powiem wam tak, i mało, i dużo, bo spróbujcie powiedzieć na drążku, na przykład minutę i każde 10 sekund będzie się dłużyło, ale w tym momencie akurat 10 sekund to jest... Okej, dorzucam kolejne partie. Dobrze. Chociaż nie wiem, czy to nie jest takie trochę w stylu kamikadze, ale no, chciałbym, żeby wszyscy mieli okazję... Zerknąć. Co tam się dzieje? Dobra, chyba dam radę jednak z tym czasem, bo widzę, że jak już partie dalej w las jakby poszły, to ludzie więcej oczywiście też więcej czasu potrzebują na zrobienie ruchu, dzięki czemu ja mam więcej czasu na te pozycje inne. Myślisz sobie na ich czasie, łobuzie? No tak. Taki ze mnie łobuz. Tak, wymiana hetmanów i co? Wieża wdziera się na siódemkę, czy coś lepsza? Wisi pion, tak? Wisi pion na A5. No słabo te pionki wyglądają tutaj. Tu ten goniec wszedł na B5. No tak. Nie, właśnie ja bym się już kusił po pionki, a te pionkożerstwo czasami odbija się kuczkawką, nie? Tak. Niekoniecznie jest to... Chciwość jest... nie popłaca często. Chciwość, dokładnie. Również w szachach. Mhm. O, właśnie coś podstawiłem niestety. Zdarza się, ale wymiksujesz się z tego jakoś. Byle nie. Mam króla, nadzieję, zawsze tak wychodzę z tego założenia, skoczek, że coś mi się zawsze uda właśnie wymiksować. C4, jak tego skoczka gonić, no można go tutaj jakoś podważyć, albo go można po prostu huknąć, prostując pionki, co prawda, dla czarnego. No za dużo celów tutaj atakował, ale tutaj pion leci na A5. Czy też nie bicie A5 teraz? No, teraz bije A5. Teraz już zabił. No i tak naprawdę wolny pionek na 4, szalenie niebezpieczny, co prawda parka idzie czarnego na samotniaka takiego z B2, ale Piotr Cisek, jak to wygląda? To tam ciekawa ta końcówka, bo zerknąłem dosłownie przez sekundę, tak, my w tej partii już też byliśmy, tak, doszło do A6,
Tutaj Hetman stoi cały czas na przekątnej z gońcem. No kamikadze, nie Hetman. Aha, tutaj było przemanewrowanie, żeby tutaj rozładować napięcie. Goniec był silny na przekątnej, Hetman C2. Wieża B6. Co, zdwojenie? No tak, oddał pionka, ale za cenę tutaj przyjęcia kontroli nad linią D. Skoczek gdzieś idzie. Teraz pytanie idzie. O, to jest dobre posunięcie. No, Hetman musi odejść jakoś bronić wieży. Czyli Hetman C8. Dorzucam kolejne partie, więc proszę o cierpliwość wszystkich, którzy czekają na to, żebym zaakceptował te wyzwania. Ja je widzę i staram się je akceptować w miarę regularnie, na tyle, na ile mi pozwala, że tak powiem, czas. No ale ważne, że się starasz. Intencje są bardzo ważne, tak? Tak, oczywiście. Czyli kontrola nad linią D, no dwie ciężkie figury. I goniec, no wyśmienity ten goniec, przyczajony tam jak tygrys w krzakach na H2, patrzy na przekątnej, no i troszeczkę uniemożliwia przegrupowanie czarnego, no ale trzeba jakoś grać, coś trzeba grać, skoczek wchodzi na B6 i pionek podbiciem, ale nie ma czasu, no bo propozycja wymiany hetmanów, no chyba trzeba, mamy szach, więc tutaj wieża z szachem i co, poszedł na wymianę, wybił wieżę? Wybił wieżę, skoczek bije i wzięcie pionka. Na C5, no oczywiście za cenę pionka z B2, oczywiście też C4 wisi. Znowu mówię oczywiście 100 razy. No ale to jest takie oczywiste przecież. No niektóre rzeczy niektóre są oczywiste, niektóre, niektóre mniej. Nie zgadza się. Jak to w życiu. Czyżby skoczek zmierza na D4? Tego jeszcze nie wiem. Najpierw przegrupowanie, skoczek E4. Aha, dobrze. A pion idzie z atakiem na skoczka. No trzeba odejść. Pytanie gdzie? Tutaj na E1. Tymczasowo, no kolejny pion leci, no niebezpieczne ma te pionki czarne, trzeba przyznać. Para czarnych pionów, no skoczek próbuje jeszcze jakoś je powstrzymać, mówiąc hola hola, nigdzie nie idziecie, ale wygląda na to, że wszystko jest bronione, no prawie wszystko, bo pion na B3 leci, skoczek wisiał, więc nie było czasu brać pionka. Dzieje się tyle, że albo ja dostanę słowotoku, ślinotoku, albo ty prędzej oczopląsu. Albo jedno i drugie. Co? Jedno jak my wyjdziemy z tego niestety. Studia, to nie wiem, będzie ciężko. B2. No trzeba oddać materiał, bo pion idzie na hetmana, no jak na byka. Jak na byka poszedł, skoczek wziął. Kolejne partie się zaczynają. I wygląda na to, że czarny, to chyba o tej partii mówiłeś, że jest nieciekawie? Tak, tą partię już przegrałem. Aha. No, ładnie pograł czarny, kurczę, zrobił pożytek całkiem, z tą parkę całkiem wolnych pionów. Solidne szachy tam zostały pograne. Przy rankingu 800 to naprawdę coś niebywałego, może przed chwilą założony, to też nie wiadomo. Nie będę tutaj się wdawał w polemikę. No ale tutaj jeszcze grałeś, widziałem F4 w nadziei, że no... Grałem, bo nie wiedziałem dokładnie, jak wygląda mechanizm poddania się. Aha, dobra. Czyli chciałeś się podać, nie wiedząc jak. Tak. No dobra, ale tu uszedłeś za bohatera, który walczy dzielnie. O, to skonsolidował czarny tak pozycję, że ciężko tu cokolwiek mu zrobić. Skoczki się trzymają. Kolejne partie dochodzą. Cały czas widzę, wyzwania są. Się dzieje. Ciekawe właśnie, czy to ktoś ode mnie z grupy, czy z widzów, czy tu z widzów PZ Szachu. Myślę, że tu mieszanka wedlowska tak naprawdę. Tak, tu tutaj wszyscy. Nawet ktoś przypadkowo pewnie przeglądał rano YouTube'a i zobaczył, o, partia z arcymistrzem, wchodzę. Nie grałem w ogóle wcześniej w szachy. Teraz to troszeczkę mi poniosło. Tak pewnie nie było. A nie wiadomo nigdy. Jak tu to... jest partia, aha, dobra, no to jest, tak, to jest przegrana partia. Przegrana, o której mówiliśmy już, nie? Tak, mówiliśmy. No nie tak, że dokładnie. Dorzucam ci kolejne przegrane, o których być może nie wiesz. Tak, nie jest, no tak, tutaj już chyba nie ma co patrzeć, nie ma co zbierać. KRK, Kogut z Krakowa, tak, coś takiego. Co mamy? D4 mamy, moi drodzy, skoczek F6, o, D5, proszę bardzo, czyli tutaj znany system, goniec na F4, E3, goniec na D3 być może, a A3 jeszcze wcześniej, skoczek BD2, tak, czy nie? O, najpierw jeszcze o tymi skrajnymi pionkami bandowymi zagrał, co by tutaj pograniczać mobilność figur czarnego, przy okazji zrobił sobie możliwości później ruszenia pionkiem, czy to z B, czy z G. No i do centrum, C4 tutaj z atakiem, bicie, goniec bije, bicie, goniec czuje się wyśmienicie, teraz ja nie czuję plymuje, już od ciebie się nauczyłem po wczorajszym dniu. Ty ode mnie, to ja od ciebie się uczyłem plymowania. Goniec C4,
No dobrze, no skoczek z atakiem na gońce. Jeżeli skoczka bije na F3, to hetman się rozgrywa. Trzeba odejść tym gońcem, ale trochę ciasno, więc wybicie. Myślę, że dobra decyzja. Też ciężko powiedzieć, co o tym sądzi Stockfish. Nie mam pojęcia. A skoczek z atakiem na gońca. No nie wiem, goniec A2, bo goniec D3. A, goniec A2 jednak. No patrzę na te F7. I słusznie, krótka roszada. No też bym ogólnie tak pograł. Tak mi się wydaje przynajmniej. E6, wieża z A na C. No tak, półotwarta linia trzeba zajmować. Sam wczoraj mówiłeś, więc ja biorę rady sobie do serca. No i teraz co, wieża z F na D1 być może skoczek gdzieś tam na E2 być może. No tak, jeszcze tutaj B4 przygotowany ruchem A3, o czym wcześniej mówiłem. Skoczek wraca tutaj na swoją pierwotną placówkę, tam skąd przyszedł, tam wraca. Z góry upatrzoną pozycję, jak to mawiał tak. Mój znajomy. Czyli ten goniec po to, żeby na A4 się wybrać? Tak, taki poszło. Był plan. Taki był plan, zagrać goniec A4. No zeknął na sekundę, on wie już, jaki był plan tamtej partii. Gratuluję. Skoczek atakowany, odchodzi. I teraz co, jakieś A4? Tak, A4. No punkt tutaj C7 mógł być na celowniku, więc tutaj szybciutko C6, bicie, skoczek bije. Hetman bija, propozycja wymiany hetmanów, na którą przystałeś. No dobra. I skoczek na B6, skoczek na B4. Skoczki w natarciu. O, takie widełki na swój sposób, bo wieża odchodzi, być może tego gońca zachowasz, być może wybijesz skoczka. A, przygotowałeś sobie to wszystko, cwaniaczku. Goniec D6 podparł też z wieżą skoczka na C7. No dokładnie. Po co wymieniać, jak można te figury aktywnie ich używać? No tak, goniec wisi, no ale ten goniec ma długo przekątne, jak autostradę. Autostrady w Polsce to temat ogólnie tabu. Jadąc ostatnio tutaj do Warszawy z Mazur, no nie jechałem autostradą. To nie była autostrada, moi drodzy. To była jakaś, no nie będę mówił. Dzieci słuchają, więc musisz uważać. No ta droga była po prostu kiepska, słuchajcie. Może jak już te dzieci dorosną, będą miały prawo jazdy, te drogi będą lepsze. Ten skoczek co? No tam dobrze stoi, dobrze wydawałoby stoi, się. Dobrze stoi, blokuje trochę dokładnie. Poczynania czarnego. Król F2. Król już bliżej, co? Zaraz bliżej centrum, tam w ewentualnej końcówce. Zabiłem na A6, żeby pionki popsuć. Tak, pionki brzydkie, będą łatwym celem zapewne. No i co, tymi pionami ruszysz z królewskiego być może? No, przewagę masz w centrum. Chciałem powymieniać figury, tak? Przewaga jasne. Materialna, więc wtedy można do końcówki jasne, no to dojść. Już się widzę, że szykujesz do końcówki, król powolutku w stronę centrum. No gońcem trzeba odejść gdzieś i tyle. I teraz nie widzę szachownicy. Ktoś mi ją zasłonił przebrzydle, ale pewnie zaraz mi odsłonił. Może taki dowcip ze strony techników, bo to jest taki trochę jajcowy. Chyba nie? Ci link do symultany dali, który można kibicom przekazać. Aha, to jeszcze przyjmujesz? Jeszcze przyjmuję. Chłop naprawdę ma... Kolejne, widzę, 4 wyzwania. Odważny. Tyle partii jeszcze na tym samym czasie, co jego przeciwnicy. Szanuję to, szanuję. Król D2. Nagle czarnymi mi się włączyły partie. A tego nie. Znaczy, chcę. Ja nie mam nic przeciwko temu kolorowi, tylko może będzie ciekawiej właśnie, więcej, że tak powiem, urozmaicenia, jeśli chodzi o debiuty. Inna struktura się pojawi niż ta właśnie D4, goniec F4, E3. No tak, w propozycji wymiany, no i te pionki będą do wzięcia. Pionki do wzięcia, no i być może właśnie za chwileczkę, może, no tutaj A6, może jakaś A6 taka leci. Seria, bo tak jest kawaler do wzięcia, to będą pionki do wzięcia. Pionki do wzięcia, to czemu jest nie? Ciekawy temat. Poprowadziłeś taki program? Ja zawsze jestem otwarty na nowe wyzwania, więc czemu nie? Parę gońców w tej pozycji to jest no, coś miażdżącego, ze względu na to, że no, tych pionów też jest więcej, tak, z tego co widzę u białego. Przewaga pionków i dwa gońce, no to co prawda skoczek tam zagrzeje sobie miejscóweczkę na B4, ale co z tym fantem? Co z tym fantem zrobi biały? No nie będzie musiał się chyba mocno przejmować. Będzie podchodził królem coraz wyżej, pójdzie może po pionka A5, no nie wiem. No tak, tu trzeba bronić wszystko. Bicie. Chociaż na dobrą sprawę nie trzeba tego bić. Kogut wybił.
To nie warcaby, bić nie trzeba. Tak jest. No i teraz bicie z G. No z G też bym wybił z G. Ta trójca, święta trójca w centrum to mocna ekipa. Nie wiem, czy kojarzysz tą partię. Jak ale... ekipa z Krakowa, która wczoraj była mocna. Tak, ekipa z Krakowa. Ręka, głowa. Dokładnie, dzieciaki grały. Bardzo fajnie. Grały i wspólnie z prezesem Polskiego Związku Szachowego. Tak, można sobie obejrzeć ten stream na kanale Polskiego Związku Szachowego, więc zapraszamy. No skoczek B4, tak jak mówiłem, ale tak na dobrą sprawę ten skoczek nic tam nie robi, nie jest taki straszny, dokładnie. Król próbuje się przedrzeć, ale tutaj szybciutko reaguje na to. Białe grające cztery pionki idą, no i wygląda na to, że no nie przedrze się tutaj czarny, nie ma jak, a biały idzie. Jak po swoje, dokładnie. Robienie miejsca dla króla, tak? Król gdzieś tam ma. Jeszcze najpierw szach, dokładnie. Zabrał przekątną i teraz pchnął piona. Wcześniej oczywiście król uciekłby na F5, wszedłby do gry. To jest właśnie poziom, który jest poza moim zasięgiem, oczywiście grając tak szybko i intuicyjnie, bo rozumiem, że teraz jakieś tam większe liczenie wariantów nie ma miejsca raczej ze względu na to, czy robisz to już jak kalkulator. Znaczy, no generalnie staram się liczyć te warianty. Nie jest tak super łatwo, ale jakoś daję radę. Jasne. Trochę na początku właśnie były problemy z tym czasem, teraz już jest trochę łatwiej. I po pionku wydawałoby się. Po pionku, no tak, pionek wolny idzie, a pionki to chyba... Pionki szczęścia nie dają. Wolne też nie? No, trochę jednak chyba dają. No to nawet chętnie by wziął tego skoczka, tutaj poupraszać pozycję, powymieniać i... A ten skoczek tak naprawdę... Aha, jeszcze wtrącony szach. Taki szach to nie strach, powiedział Pakles, że tak tutaj odniosę się... Zgadza się. Jak do kumpla. Znamy się co prawda od wczoraj, ale jakbyśmy się znali całe życie. Dokładnie. No i szachy tutaj, zbliżają ludzi. Szachy łączą, tak. No i tutaj pionek idzie jeden, drugi, więc jest po musztarda po bigosie, jak to często omawiam na swoim kanale. Ktoś powiedział, że to jest mrągowski specjał. Nie wiem, czy kiedyś tak? Próbowałeś musztardy po bigosie. Po wygranej lubię bigos, partii. Po wygranej partii smakuje najlepiej. A, po wygranej partii, ale nigdy tej kombinacji, że tak powiem, nie stosowałem. No tak, tak. To jest kombinacja, no... Ale całe życie jeszcze przede mną, jakbyśmy więc... porównywali do szachowych kombinacji, to jest taka naprawdę zaawansowana. Mat, nie wiem, w 8. Analogicznie. No dobra, tutaj chyba już... No dobra, zobaczmy jeszcze, jak to zostało zrealizowane. No tak, trzeba bronić. Pionek idzie z B, no i po wszystkim. Kolejne wyzwania idą, więc cały czas dzieje się, akceptuję. Dzieje się. Kolejne... Kurczę, no, 12 zaraz, a my już co? Daję kolejne linki, że czekamy. Wiem, że partii im więcej, tym lepiej generalnie. Tu może nawet podejść królem po ewentualnym jakimś pionku F, to można to przecież tego pionka poświęcić i po sprawie. Walaszczor, dobrze, jest jakiś rywal, D4 zagrałeś, D5, C4, dobra, nie będziemy tego omawiać, bo to wiadomo, ten sam zestaw, tutaj akurat wariant z wymianą gońca, można też było dojść na G3, goniec D3, najpierw bicie do centrum tutaj, skoczek F3, no nauczę się przynajmniej, co tutaj się gra w tych strukturach, obejrzę to 1000 razy, tak jak i widzowie, to też się może nauczę. Też się nauczysz. Człowiek uczy się całe życie. Też bym gońcą odszedł na B1. Dobry ruch. Dziękuję. Tak, jasne. Skoczek musi odejść. Taki film był kiedyś. A nie, to nie skoczek musi odejść. Pionki do wzięcia skoczek. My się mijamy z karierą. No właśnie, powinniśmy reżyserami kina akcji zostać. Skoczek na E5. O, skoczek z A6 wraca. No to są już straty tempa. Jest nie do rozwoju czarnego. Czarny ma no, cztery figury, które śpią. Na biały co? Zajął tutaj skoczkiem dobrą placówkę na E5. Podparł to wszystko. No tak, to już też było grane niejednokrotnie. Kolejne linki daję tutaj technikom. Jasne. Moim, naszym, ale w tym momencie moim bardziej. W tym momencie. Dawno nie przypominaliśmy o zrzutce. Spotykamy się tutaj tak naprawdę w celu charytatywnym, więc jeżeli ktoś chce i może wspomóc, to prosiłbym techników, jeżeli mogliby udostępnić link do zrzutki również i u mnie na czacie, jeżeli ktoś by chciał wspomóc dzieci potrzebujące z Elbląga, to jest dom pomocy, tak?
Społecznej? Dom pomocy społecznej, zbieramy na sprzęt medyczny do monitorowania życia dla dzieci właśnie z domu pomocy społecznej w Elblągu. W Elblągu, dokładnie. Więc bardzo prosimy o jeżeli ktoś ma chęć wspomóc, to chodzi o zakup sprzętu do monitorowania życia, więc no naprawdę można powiedzieć, że potrzebne gadżety, jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy do no, wsparcia, tak? Jakiegoś tam. Dokładnie. Może tak. Być to złotówka, 5, 10, jak wolicie, tak? Sami decydujecie, jak każda kwota jest mile widziana. Mile widziana, więc serdecznie zapraszamy. Jeżeli ktoś na przykład nie jest zainteresowany niczym z aukcji, w co wątpię, bo bardzo dużo tam jest ciekawych rzeczy wystawionych i na przykład chce mniejszą kwotę trochę przeznaczyć, to właśnie zachęcam do tego, żeby wtedy wziął udział w tej zrzutce. I w aukcji, tak. No tak, no to jest wybór, tak? Możemy poprzez aukcję, możemy poprzez zrzutkę, możemy tu i tu, możemy w ogóle, więc też jest opcja. No ja podziwiam, że ty rozmawiasz ze mną, rozmawiasz o zrzutkach, aukcjach, grasz jednocześnie z 40-50 partii. Jak to się robi? Naucz mnie. Bardzo jest chętnie, chociaż jeszcze nie wiem, czy było coś takiego się odbywało jak nauka gry symultan. Nauka gry symultan. Przyspieszony kurs grania symultan. Coś takiego tak. Może jakbym wydał na płycie czy coś. To trzeba chyba grać struktury, które znamy. Chodzi o dokładnie debiuty, tak. Które znamy, które lubimy, żeby nie kombinować. Dlatego nie jak się też słusznie zauważyłeś, ja się tutaj, że tak powiem, nie rozdrabniam. I jasne. Gram głównie moje schematy, chociaż też grałem tutaj E4, jakieś takie inne rzeczy, więc staram się to trochę urozmaicić, żeby widzom może nie było tak strasznie nudno. Jasne. O, mamy jakąś kolejną partyjkę. Podejrzewam, że jakieś D5, skoczek F6 mogło być odpowiedzią. O, tutaj partia obrona słowiańska, wariant wymienny, tak, tu już byliśmy. Prawdopodobnie goniec G7, skoczek C6, krótka roszada, jeszcze nie, goniec najpierw, aha, dobra, to zostało wzięte. No ale otwarta linia G, pionek z H może iść, wędrować, podążać. Aha, tutaj wybicie, no szybciutko to się dzieje, ale dobra, wiadomo, wszyscy widzą, wiemy co, o co chodzi. I teraz pytanie, czym odbić gońca wieżą? No ja też wieżę bym odbił, żeby wieża z H weszła na C1 być może. O, coś się stało, stanęło. O nie, dobrze. Kliknąłem przez przypadek na coś i myślałem, że zaraz wyjdę z tej symultany. Aha, na szczęście, że porzucisz 45 partii, tak? Tak. To by było przykro na pewno. No, byłoby przykro, ale bym jakoś na pewno do nich wrócił, ale na szczęście problem, że tak powiem, został zażegnany. Mam kolejne kilkanaście wyzwań, więc jeszcze je dorzucę. Dzieje się. Mamy czas, żeby te partie grać. Jasne, zapraszamy więc, właśnie. Już mówię, Tom Jan, Karol K, Ladarello, JWD11, Karlo KK. To jest jakiś tajny szyf, czy też niki? Wymieniam niki ludzi, z którymi właśnie zaczynam grać. Jasne, tutaj goniec wszedł na E4. No jakbym, jeżeli powiedziałbym, że też bym tak zagrał, to skłamałbym, a nie chcę kłamać na antenie. Bicie, pionkiem z F czy z H? Żeby otworzyć. Z H. Z H do centrum nogu, to jest no, pionek wisi dobra strategia. Pionek będzie wisiał na C6, więc obrona szybko. Co ma wisieć? Nie utonie, a jednak wzięte. No tak, ten pionek będzie słaby, słabiutki, słabeusz. Wziąłeś to. Jasne. I teraz no, wieża C1. W bardzo prosty sposób wygrana. I teraz tak, bo wieża jest zmuszona do obrony pionka. No i co, król... Słabości na zaraz C6 chodzi. I na A7 i króla miałem aktywniejszego, a król w końcówkach musi iść do przodu. Dokładnie. B4, żeby sparaliżować tego pionka na C6. Żeby nie pchnął, nie cudował, jasne. Dokładnie, król do tak. centrum. No i tak. To idę królem dosyć... na pole C5, żeby tutaj tego pionka na C6 przeatakować królem, a wieża zajmie otwartą linię D. O właśnie, ciekawy plan. Tylko, że on teraz mógłby zagrać wieżą w sumie na D, nie? Ale to idziesz po pionka. Idę po pionka po prostu i się nie przejmuję. Jasne, ma to sens. No, królem wszedł do gry, ale czy nie za późno? Czy nie za późno? To jest kluczowe pytanie. Mały wieża spoiler, D1. Za późno. Za późno, dobra. Czyli wiemy, jak ten film się skończy. No, wieża D6 grozi i co? No, no i nic. No. Pionek leci, po wymianie ewentualnej wież to jest po wszystkim. Właśnie. Bicie. Co prawda weźmie tego pionka na B4, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo on i tak jest stracony. Król aktywniejszy, pionek idzie z A. No to jeszcze próbował namieszać, pchnął F4, ale tak na dobrą sprawę można to bić, można nie bić. Pytanie, a wziąłeś jednak. No i chyba
co byś miał taki typowy tramwaj, tak, na F? Nie, nawet nie bijesz tego. No i, no i pewnie, no, takie trzy pionki, nie? Chociaż to i pion za już zrobił. Nie mogę bić, bo pionek H, wiesz, by zaczął iść H5, dokładnie, H4 nie. I bym nie miał jak teraz to zrozumiałem, pionka. Wiesz, dopiero. No tak, bo bicie jednak umożliwia... Ale bardzo to było chytre ze strony przeciwnika, bo tak właśnie tak przerzucam, no, ciekawe, ciekawe, tam przerzucam i chciał tak właśnie... zniszczyć ci tą strukturę. Chciałem tam, myślałem o biciu albo zagraniu G4, a G4 też by było nieprzyjemne, bo też H5 i bym tego pionka już nie złapał, więc tutaj przeciwnik bardzo chytrze zastawił na mnie taką pułapkę i, no, i no, bardzo słusznie. Pułapki no i gratulujemy, gratulujemy kreatywności. I tutaj jest, rozumiem, no praktycznie po partii, tak? No bo co prawda idą jeszcze pionki, no ale tak, tutaj leci już pion z, no, pionki na królewskim polecą po prostu. Bicie, to już nic nie daje. No i nie utrzyma tej pozycji. Oj, przez przypadek się zgodziłem na grę na 15 minut plus 10 sekund. Ktoś no to mnie tutaj wyzwał, ale dobrze już. Tak, podejmie się tego. Podajemy to jest wariat, się. Słuchajcie. Zbigniew Pakleza, arcymistrz, z nami studio rozgrywa symultanicznie, pan, jednocześnie tak. Kilkadziesiąt partii Lech jest. No nie, już partie technicy numery... liczą, podobno od 15 minut jest ich tyle, że wciąż się tam mylą w rachunkach. Nuclear Pepega. To mi się podoba, te niki są coraz kreatywniejsze. Skoczy, i właśnie, dlatego teraz mi się trafiła partia czarnymi, to może tak dla urozmaicenia podam linka. Zobaczymy, co tam grasz czarnymi. Tak, to jest ta partia 15 minut plus 10 sekund na ruch, więc... Dobra. To chętnie zerkniemy zapewne. No, szada, wszystko się broni, F3 pobronione, nie trzeba bić tak naprawdę na D5. Aha, tutaj był szach, więc... Goniec F2 i teraz bić czy nie bić? O, to jest pytanie. To jest pytanie, dokładnie. O, tutaj czarnymi gra Byniolus. A skąd ty w ogóle inspiracja do tego niku, Byniolus? Byniolus to było moje imię na chrzcie, na spływie kajakowym. Jak imię na chrzcie? Chrzcilicie na spływie? W sensie chodzi o to, że na spływie była taka tradycja, że jak ktoś był pierwszy raz na spływie kajakowym, to miał taki... Wiesz, cudzysłów chrzest, że wiesz, okładanie jakimiś tam pokrzywami. Okej, czyli takie sympatyczne musiałeś zabawy. Musiałeś się poczołgać po jakichś szyszkach rozsypanych, taki wiesz, takie dać mu zaprawa, kość, tak. Że więc ja wtedy miałem 7 lat, jak byłem na pierwszym spływie kajakowym, czy 6. To już charakter był kształtowany od małego. Tak, więc, a spływy strasznie lubiłem, właśnie te siemiany, co wspomniałem wcześniej. To właśnie tam byłem na spływie kajakowym i to 2 razy. I była taka tradycja. Każdego roku na 3-tygodniowy taki spływ się jechało. I właśnie imię Byniolus, bo Byniol to było takie zdrobnienie od Zbyszek. Więc i z tego się wziął Byniolus. I tak mi się to spodobało, więc zacząłem, że tak powiem, używać. Rzekotka Drzewna też jest bardzo ciekawym nickiem. Rzekotka Drzewna właśnie... To ta partia, co gram czarnymi, żeby kibice nie... E4, D6. Czy pójdziesz tutaj jakimś takim systemem nazywanym jako obrona Pearsa, tak? Jeszcze nie zdradzę, co zagrałem. Nie, jeszcze nie zdradzę, dobrze. To dobrze. Taki mój trochę autorski debiut, można powiedzieć. Tak? Znaczy autorski to za dużo powiedziane. I co tam poszło po tym D4, jestem ciekaw. Skoczek F6 i po skoczek C3, C6. Aha, dobra. Czyli te C6, no tutaj tak naprawdę G6 też mogło równie dobrze iść. Tak, nie? G6 to obrona Pirca, a ja postanowiłem zagrać, no mówię, taki trochę mój autorski zmodyfikować debiut, który nie jest do końca poprawny, jak zresztą większość moich debiutów, ale... Czyli takim typowym teoretykiem nie jesteś, jeśli chodzi o debiuty. No już wspominałeś wczoraj o tym. No powiedzieć, że nie jestem teoretykiem, to nic nie powiedzieć. Po prostu gram tak zwane lewizny, jak to się mówi w slangu szachowym. Dobra, lewizny. No dobra, rozumiem to. Jaka jest tego idea? No chcesz po prostu też zbić z tropu troszeczkę tych przygotowanych, tak? Trochę tak, a teraz debiut. Też nie zawsze, jak mówiłem, szachy to nie jedyne, co w życiu robię i nie mam też czasu trochę tych debiutów tam... Nie klepać po prostu. Klepać, powtarzać, ale juniorom, jak najbardziej adeptom młodym, którzy nas oglądają, bardzo polecam, żeby jednak to robić, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No biały zagrał tutaj na E5, pewnie jakiś C5 będziesz szukał tutaj w tej partii, żeby odwinąć tutaj się. Tak, oczywiście C5, żeby skoczek na C6 wyszedł i ten nacisk na centrum wywierać. Dobra, tu mamy kolejną partyjkę. Zorodan. C4 zacząłeś? C4.
Tak. Mamy szok. Progres, słuchajcie. Szok i niedowierzanie. W końcu nie D4, brawo. C4, skoczek F6. O, partia tak, partia angielska ma miejsce. G6. Czy będziesz grał poprzez G3, tak? Goniec G2? Nie. Nie, akurat nie. No. Nie lubię tego gońca tam wyprowadzać, jak nie muszę. Niektórzy bardzo to lubią. No właśnie często widuję tego gońca właśnie na G2 w tych strukturach, ale widzę, że tutaj D4. Goniec F4 zapewne, jakieś E3. Dobrze mówię? Czyżby? Goniec G5 tu zagrałem. Goniec G5, o proszę bardzo. O, pole dalej. Tak, E3, goniec E2, żeby mieć takie stabilne centrum. Roszada krótka. Roszada, tak? Potem wieża C1, B4, taki jest plan. I jak w każdej królewsko-indyjskiej gramy na skrzydle hetmańskim białymi, gdzie czarne próbują często zrobić coś na skrzydle królewskim. Dokładnie, tak. Jasne. No tak, mamy obronę królewsko-indyjską, tak, ze strony czarnego. No taki przydatny ruch tutaj, H6, żeby skoczka nie wpuścić gdzieś tam. Przy okazji też kopnął tego gońca. Goniec będzie wchodził poprzez jakieś B7, być może nawet przez A6. Ciężko powiedzieć, B7. No dobra, silny goniec na przekątnej, no dwa silne gońce ma czarny. Wieża szybciutko na tutaj otwierającą się za moment zapewne linię C. No być może hetmanem jakiś ruch teraz, tak? B4 idzie, tak. No tak jak powiedział, tak robi. No chłopak jest słowny, że będzie atakował na hetmańskim, to idzie na hetmańskim. Mamy E5. No i być może D5? No właśnie niedokładnie tam zagrałem. Teraz jak patrzę, że wkradają się niedokładności w moją grę. Bo on co? On może cię tu kopnąć. Może później przepchać, może wybić, no. Jest trochę tych możliwości. Jest możliwości co niemiara. Ja tak że powiem może, że jeszcze przez parę minut będę akceptował wyzwania, jeżeli ktoś chce zagrać, ale to już będą ostatnie z racji tego, że no nie mamy oczywiście. No jasne, nie mamy też całego dnia na ilości czasu, bo mamy kolejnych gości, Kasper Piorun między innymi, Karina Cywka, Monika Soćko, Klaudia Kulon będą gościć. Również porozmawiamy dzisiaj z autorytetem w dziedzinie właśnie nauki, tego zdrowego odżywiania, bo mamy z nami znakomitego gościa, więc... Kto to będzie? Nie wiesz pewnie. Jeszcze nie zdradzę, potrzymam w niepewności. Jasne, nie można wszystkiego od razu, wszystkich kart odkrywać. Dokładnie tak. Więc. Co tutaj już Macior, tak? Wszedł. O, proszę bardzo, hetma zamatował na H7, PPG. No cóż, gratuluję. Dziękuję. Dobra. Wygrywać zawsze człowiek lubi. Nie, no tak. Czy to jest symultana, czy to jest jakiś zwykły turniej. Cokolwiek by to było, jak to będą nawet rzutki w Wesołym Miasteczku, to też tak, będzie fajnie. Zwycięstwo. A, tu goniec F2 poszedł. Cieszy. I co czarne zrobiły? Wybiły, odeszły, a wybiły. No dobra, wieża. No i nawet zrobienie miejsca dla kolejnej ciężkiej na F1. No tak. Hetman D2, wieża z A na F1, być może, ale nie ma czasu, bo atak na skoczka. No można tak dokładnie bić, bo skoczek broni hetmana. Teraz co, hetmany zostały... Nie no, hetman był w grze, bo pamiętam, że dał mata na H7, więc... No być może czarny mógł wymienić te hetmany i może i powinien, ciężko powiedzieć. Okej, akceptuję. O, tutaj coś podstawka była. Tak? Akceptuję ostatnie 12 wyzwań. Ostatnie 12. A, i tutaj zostało pobite wieżu. No to tak, tutaj D5 hetman wisi. No i tutaj już widzę, że kolejni gracze. Można powiedzieć, była świniobicie tak zwane. Zrobiłeś już bez hetmana u przeciwnika to. Widzę, że kibice słuchają, że to ostatnia chwila i zostałem zalany wręcz wyzwaniami. Aha, no tak, słuchajcie, warto też wspomnieć, że spotykamy się tutaj między innymi też, czy głównie po to, aby wspierać Dom Pomocy Społecznej w Elblągu. Zbieramy na sprzęt do monitorowania życia dla potrzebujących dzieci, więc zapraszamy do jakichś tam wpłat na zrzutkę, czy też wzięcia udziału w aukcjach, na których jest, tak jak mówiłeś, wiele fajnych przedmiotów, gadżetów, jakichś tam upominków, kursów. Każdy na pewno znajdzie dla siebie coś fajnego, ciekawego. Dokładnie. I może przy tym pomóc, że tak powiem, najbardziej potrzebującym dzieciakom, więc... Szczytny cel. Szczytny cel. Celny szczyt. Mam nadzieję i celny szczyt. Mam nadzieję, że właśnie przynajmniej tutaj
też gracze, którzy tutaj ze mną walczą i mnie tutaj maltretują. Ale słyszę tylko, co rusz, jakie zaproszenie. No właśnie. Trochę tego jest. Skoczek F3, C5, proszę bardzo. Do jakiego? Czyli przeszliśmy tutaj do tak jakby partii angielskiej, tak? C4, skoczek F6. No i rozumiem, że tego gońca na G2 nie chcesz, więc co? Będziesz, no ale D4 nie pójdziesz. Aha, pójdziesz E3. No tak mógł, tak chciał, tak zagrał. Goniec A, no i przygotował sobie E3, D4. Powiedziałem, że nie zagrasz D4, a ty mi nazwę zrobiłeś, zagrałeś E3 i zagrałeś D4. Dokładnie tak. No, można powiedzieć, że reagujesz na komentarz. No i idzie dalej D5. No i słusznie, bicie, bije to czempionem. Za takie na skoczka, skoczek musi odejść. Jak drugi raz tą samą figurą trzeba się w debiucie ruszyć, to często jest to jakaś tam strata. Często jest to dyskomfortowe, że tak powiem, jeżeli trzeba. A tutaj chyba widły, tak? Na E5. Hetman co prawda jeszcze może wyjść na E7, ale hetman. Widły, widełki. Tak, dobrze mówię. Tam hetman E7 poszedł? Tak. I w tym wypadku hetman E2. Tu zagrałeś hetman E2? Czy coś masz? Jeszcze i chyba nie. Zagrałem. Czy zagrałem, czy jeszcze nie zagrałem? Zaraz, nie zagrałem. Nie podpowiadaj mi. Goniec. Goniec F4? No nie wiem co tam. Goniec F4 to jeszcze nie zagrałeś, dobrze. Nie zagrałem. Dobrze. Nie no, hetman E2 jak najbardziej, żeby teraz te widełki Nieuniknione. Nieuniknione, więc... Tu nawet nic nie można jako tako wtrącić, więc... Partia jest oczywiście wygrana w tym momencie. No, tak widzę, że dalej jeszcze te wyzwania są rzucane, ale... No, 12:15 daje już taki ostateczny deadline tego przyjmowania wyzwań z mojej strony, więc... Jasne. Mario 11. Jakiś fan gry Mario być może. Co tutaj poszło? Jeszcze raz cofniemy, bo ja tak jestem gdzie indziej myślami. Aha, czyli partia, ta obrona słowiańska, tak? Z wariantem wymiennym. Tak, dobra. Bicie na D5, skoczek C3, skoczek F6, goniec F4, no tak. O, tutaj ciekawe odejście skoczkiem z atakiem na gońca. No ale co, goniec, o, do centrum goniec. Przy okazji, bo widzę, że tutaj strasznie dużo jest chętnych, kolejne 10 wyzwań. Masz branie, chłopie. Tak, mam branie. No niecodziennie można zagrać z arcymistrzem i posłuchać jakiegoś tam byle jakiego komentarza. No już, nie bądź taki skromny. Tak. Skromność to cnota, której nie posiadamy niestety. Dobrze. Na którą nas nie stać. Na którą nas nie stać, dokładnie. Co, skoczek F4? Ale nie, mówiąc poważnie, bo chętnych jest sporo i widzę, że wyzwania kolejne są jeszcze 3 minuty, będę akceptował te wyzwania. Jeżeli ktoś by nie dał rady, to zapraszam na mój trochę prywaty, że tak powiem, tu się wkradnie, mam nadzieję, że mi wybaczą. Ale to też trochę w sumie w ich interesie, żeby tę informację przekazać. Na moim kanale, na Grandmaster Globetrotter na Facebooku ogłaszam często takie streamy, gdzie gram partie z wszystkimi chętnymi, którzy chcą ze mną po prostu zagrać. I tam ich odsyłasz ewentualnie. I tam ich odsyłam, jeżeli ktoś by dzisiaj nie zdążył. Już w przyszłym tygodniu na pewno taki stream będzie, gdzie będzie można ze mną takie partie grać, bo gram z wszystkimi chętnymi Polakami, więc to jest tak właśnie pod kątem tutaj... Chętnymi Polakami to brzmi troszeczkę... Którzy chcą ze mną zagrać, w sensie chętnymi na grę ze mną. Ale tylko Polakami. Dobra, nie będę tylko w tym Polakami, dalej, jasne. Tylko Polakami, dobra, w sensie, jest. No bo jest na tyle jest dużo chętnych, że nie zdążę zagrać ze wszystkimi. Poszerzał no to... oferty gdzieś tam o inne tak, państwa, więc no. Po prostu chcę tutaj jakąś swoją cegiełkę, że tak powiem, dołożyć do tego rozwoju szachów w Polsce. W Polsce, świetnie. No robimy to tak naprawdę we dwójkę, bo no ja też właśnie stawiam na rozwój, znaczy na rozwój, ciężko powiedzieć na rozwój. Propaguję szachy w Polsce wśród właśnie i młodych, i starszych. Wiele osób pisze mi, że wróciło do gry w szachy po latach, czy tam zaczęli grać, co jest tak naprawdę no dla mnie mega motorem napędowym i o to chodzi tak naprawdę. Żebyśmy poznawali piękno gry i grali. Tutaj szachiści charytatywnie ukazali się, już tam pieniążki, jak widać, pojawiają się w takich całkiem przyzwoitych sumach, więc fajnie, że pomagamy. No i co, skoczek F3, skoczek
C6, proszę bardzo. No i D4. D5, goniec F4. I to mi się podoba. Ja w ogóle dzisiaj będę zasypiał, podejrzewam, i będę widział tą pozycję z gońcem na F4. Pobierz miał tak jak ja. Tak? Tak. Dobra. Tutaj jakaś furtka dla gońca, być może nawet jakieś G4 w planie, furtka jednak, no spodziewał się tego ruchu. Podstawiłem hetmana w jednej z partii. Tak? Ale walczysz. Czy nie wiesz wciąż, jak zrezygnować? Walczyć to dość mocne słowo, bo jasne. Ta walka zaraz bronisz może... się. Wymiana w centrum, goniec, no goniec, fajny goniec, no ja bym chciał mieć takiego gońca w swoich szrankach, a niestety nie mam, bo nie gram, ale to dobrze. Bo przynajmniej przynajmniej na możesz komentować. Jasne. Nie można robić wszystkiego. Nie można. Hetman D4? Nie wiem. Skoczek po prostu do gry z tempem, no bo z atakiem na D5, ale już powiązany, więc skoczek nieaktywny jest związany w sposób absolutny. I już kopa dostał. Bicie, bicie, nie bicie. Co to za post... Aha, jak tu, to tu. Jak tu, to tu. Nie wiem, czy te wtrącenie tym hetmanem na E7 było takie bombowe, jak myślisz. Nie było, bo na F6 zabiłem, no i właśnie. Potem jak zabił mi na C3, gońcem odbiłem na C3, To leci, to leci. Leci na Szczecin. Pozycja wygrana tutaj, no nie najlepiej. Po prostu trzeba było albo wybić tego skoczka, albo odejść chyba, nie cudować. O, tak, tutaj tak, jeszcze tutaj... wtrącił z atakiem na hetmana tam, no, ale chyba to można brać, tak, bo później wieża pod biciem. I co, tutaj wziąłeś hetmana, czy masz coś lepszego? Czy wybiłeś B7 chociaż? Wziąłem hetmana. Wziąłeś hetmana. Nie wiadomo, bo tutaj technicy robią figle, znowu płatają. Okej, okay, 15 po, więc akceptuję ostatnie wyzwania od was, moi drodzy widzowie. I Patty 3-4. Drodzy przeciwnicy. Mhm. Więc. O, proszę bardzo, ktoś odpowiedział F5. Czy to nie jest czasami obrona holenderska, coś w tym rodzaju? Dokładnie tak. Coś w tym rodzaju. Skoczek F6. O obronie holenderskiej, bo jeżeli mógłbyś kilka słów. Mogę, oczywiście. Bo ja nie jestem jakimś tam ekspertem wielkim w tym debiucie. Ja też nie. Często, no na pewno coś tam więcej wiesz ode mnie. A coś tam wiem, tak. No często dostaję pytania, kiedy Mariancello, obrona holenderska, kiedy coś powiesz o tym debiucie. Ogólnie rzecz biorąc jest to jak najbardziej grywalny debiut. Jest to ciekawa odpowiedź na D4, tak, z koncepcją F5. Jakieś tam, nie wiem, wady, zalety tego debiutu? O wadach... powiem, sam holenderską też zdarzyło mi się parę razy zagrać. Grałem ją w sytuacji, kiedy liczyłem na zwycięstwo w partii. I holenderska jest takim debiutem, no można powiedzieć, agresywnym. Mhm. Tutaj kolejną partię przegram, bo podstawiłem, nawet podzielę się tą partią tutaj z technikami. O, rzucimy okiem, jak arcymistrz przegrywa. Kurczę, to jest wydarzenie. No ale wiadomo, tak, czasu mało. Arcymistrz jest ułojony trochę tutaj w tych partiach. Nie mam nic przeciwko, skoro na tym choćby w najmniejszym stopniu miały skorzystać dzieci z domu pomocy społecznej w Elblągu, to nawet wszystkie partie mógłbym przegrać. Kurczę, to jest poświęcenie prawdziwe. No czasami trzeba ponosić ofiary, żebyś sam nie stał się ofiarą też, szanki. Mówiłem, że jesteś kopalnią tych przysłów. Kopalnią. Tu chyba mogę się trochę z czystym sumieniem podać. Trochę tam tego jest, tych powiedzonych. Gratuluję, Hubercik jeden rozwalił mnie. Gratulujemy na wizji, tak. Ograłeś arcymistrza, chłopie. No. Widzę kolejne wyzwania, ale niestety już czas nie pozwoli, żebym z wszystkimi zagrał, więc... Mamy tutaj nasze charytatywne, że tak powiem, cele. Jest rzutka, są aukcje. 20 aukcji, no już sporo pieniążków na tych aukcjach, bo już ponad 5 tysięcy, więc tak jak mówiłeś, ludzie doceniają wartość tych przedmiotów, które tam się... Tak, dokładnie. W szczególności, że te aukcje jeszcze będą trwały prawie tydzień niektóre, więc czasu jeszcze jest sporo, żeby tych pieniążków uzbierać jak najwięcej. Więc zachęcamy cały czas do tego, żeby licytować. Na przykład Bartosz i Monika Soćko, no najsłynniejsze polskie małżeństwo szachowe, wystawiło na aukcję... no dobra, się dorzucę parę partii. Jeszcze mało.
Wystawili, tak? Coś tam? Wystawili komplet do gry w szachy, czyli zegar, szachownica i figury z autografami obojga, więc super, super naprawdę rzecz, żeby ją mieć. Taki zestaw, wartość to jest kilkaset złotych ładnych. Już wiem, że teraz cena na aukcji wynosi około 600 złotych. No proszę bardzo. Więc jest do wylicytowania obraz, który wygrałem na turnieju w Hiszpanii wiele lat temu. Też już cena tam jest całkiem pokaźna, ale moim zdaniem stać was, moi mili, na więcej. A, to więc takie motywujące słowa. Tak, zachęcam właśnie, żeby licytować. Można naprawdę dużo fajnego zrobić, no, praktycznie żadnym kosztem, tak? Bo te rzeczy, które tam są, jakieś lekcja z arcymistrzem, między innymi z Kamilem Dragunem, aktualnym mistrzem Polski, można sobie wylicytować. Słyszałem, że ktoś zaproponował remis. Tak, ktoś zaproponował remis, nawet nie wiem na której szachownicy, bo jak wracam potem do tej szachownicy... I tak byś go nie przyjął. A nie wiem, nie. Tam waleczne serce. Jedną partię Czemu? Coś mi się stało takiego, że nagle zacząłem partię i po... Goniec G3. No idzie tymi pionkami tutaj na królewskim. No to jak to się robi w obronie królewsko-indyjskiej, to co wspominałeś. Tutaj zyskuje przestrzeń. Skoczka do centrum. To kolejna Wzięte piosenka to mi się przypomniała. Tylko Dawaj. Ja i moja przestrzeń. O, proszę bardzo. Biorę z niej co najlepsze. Było tak coś jest. Takiego, nie? Było, tak. Coś, i nie oddam jeszcze. Coś mi świta. No, goniec wybił. No, tak jak mówiłeś, realizujesz swój plan ataku na hetmańskim. Skoczek bije. Teraz tak, wybiłeś? Nie, po co? Trzeba pchać pionki, tak? C5. To się wszystko broni, wieża podpiera, przepchał. No, skoczek do centrum na D4, rodzinowe możliwości. Mam pytanie natury technicznej do naszych tutaj najukochańszych techników. Do której godziny mamy czas na symultane, bo jeszcze ludzie są żonni krwi. Która to będzie godzinka? 13, tak? 13. Dobrze się tutaj porozumiewamy. Już po tylu godzinach wczoraj, to już można powiedzieć, że bez słów. Tak. Do 13, no to 40 minut. Okej, no to jeszcze dorzucę w takim razie partię. Byniolusie. Jak to w ogóle, jak to wymawiać? Byniolusie. 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 Jasne, wieża na siódemce. Wieża na siódemce zwiastuje kłopoty? Czasami. Na ogół tak, wieża na siódemkę, ale to właśnie ta partia, gdzie ja mam kłopoty, bo podstawiłem właśnie zaraz hetmana. Hetmana, to zobaczmy, jak to się wydarzyło. Może nie tak całkowicie za frajer, jak to się mówi, ale za darmożkę. Szał nie ma. No tak, bo podcinane te pola tym hetmanem i zaraz, znaczy hetman jest podcinany tą wieżą, wieża na dwójce, wieża na siódemce, czyli czarny nie pozostaje dłużny, można powiedzieć, że aktywnie gra również. Skoczek wszedł na C6, no właśnie. I teraz co grać, gdzie grać? Hetmanem trzeba odejść, a ty zagrałeś co? A, wziąłeś tą wieżę na A1? Nie, to chyba jeszcze nie. No właśnie jest problem, nie mogę wziąć na A1, bo jak wezmę, to na końcu jest taki ruch jeszcze skoczek F3 szach i ten hetman z F6 zabije mi na A1. Okay. I tutaj tego nie zauważyłem. Otwiera się przekątna, dokładnie. Dlatego wziąłeś skoczka, który był problemem, który mógł szachować z F3. No i tak, i co? On wybił, a i on bije z szachem, tak? I tutaj wychodzi na to, że... Już ci mówię. No tak, jest, no hetmana straciłem, tak? Więc szału nie ma. Jasne. No ale walka trwa, rozumiem, tak? Tak, wiadomo. Tutaj nie nazywałeś tego walką wcześniej. Tanie skóry nie sprzedam. Tanie skóry nie sprzedam, dokładnie. Znane powiedzenie. No te figury trzeba jakoś, one jakoś powinny wzajemnie się bronić. Jeśli gramy bez hetmana, to one muszą współpracować. Tak, jakaś taka synchronizacja, harmonia w tych figurach byłaby jak najbardziej wskazana. No tak, no dwie wieże, no to jest jakaś nadzieja, że tymi dwoma wieżami będzie można coś pomęczyć czarnego. Rozumiem, że tutaj furtka dla gońca, nie chciałaś puścić hetmana
na G4 z atakiem na wieżę. A on będzie chciał wymieniać to w sumie tak, logicznie, nie? Tak, tak, oczywiście. Goniec G3 też było po to, żeby przesłonić punkt G2, bo groziło mi hetman G4 z podwójnym atakiem na pole D1 na wieżę i na mata na G2. Więc teraz tutaj, że tak powiem... Trzeba przewidywać po prostu, nie? Co tam planuje? Dokładnie tak. Ten przeciwnik. Aha, tutaj, jeżeli weźmie wieżę, to ty bierzesz hetmana. Taka propozycja. Tej harmonii cały czas nie mogę... I poszedł na to, tak? A nie, ty wybiłeś... Nie wybiłeś tutaj hetmana, tak? W tym wypadku, tylko wybiłeś wieżę gońcem. Widzisz, nawet nie wiedziałem, że hetman wisi. Dobra. Taka tak zwana szachowa ślepota. Zdarza się. Wziąć hetmana, który tam wisiał przez No właśnie, tak mówię. Mówię, znowu pewnie coś przeoczyłem. Nie, to ja. To akurat tym razem... No wiadomo, przy tylu partiach i tak szalonym tempie, to... Weź i pograj wszystko perfekcyjnie. Ale mówisz, że kiedyś wczoraj wspominałeś, że dawałeś na ślepo nawet, tak? Simultane. A zdarzyło mi się tak, grałem pięć partii seans gry jednoczesnej, tak, na pięciu szachownicach naraz, nie patrząc na te szachownice. No, było ciekawie, na pewno. No tak, tak, tak. To już jest droga do szaleństwa bliska chyba, co? Nie, żartuję oczywiście, ale słyszałem jakieś takie powiedzenie, że jak już gra się na ślepo, to już trzeba uważać. Tak, no gra na ślepo na pewno jest ciekawa, pomaga rozwijać ten zmysł, że tak powiem, widzenia tych... Tego, co się dzieje na szachownicy ogólnie, tak? Dokładnie, tak. Tych schematów. Tak się trochę zawiesiłem, bo mam ciekawą sytuację. Dobrze, zawieszaj się tam myśl, byleś po prostu się odwiesił w pewnym momencie, bo tam tak. Wiesz, samemu jak mam tutaj... Kwestia timingu, trzeba wiedzieć, kiedy się odwiesić właśnie w szachach. Tak, jestem tutaj po to, żeby przypominać o odwieszaniu. Możesz powiedzieć, Beniolusie, odwieś się. Tak, Beniolusie, odwieś się. No, tutaj próbuję jeszcze, widzimy, że biały mi coś stworzyć. Skoczek wszystko trzyma, goniec jest broniony, ale właśnie, jeżeli skoczek zostanie zabity, to goniec poleci. I co teraz robić? To jest dobre pytanie. Goniec wrócił, no tak, no szkoda tego gońca. Spodziewamy się bicia na D4, wieża bije. Spodziewajmy się niespodziewanego. Tak jest. No i co? Trzy figury na dwie, ale co? Jakościowo to wygląda chyba nieco lepiej u czarnego, tak? Tak, ale czarne mogą mieć problemy, żeby tę przewagę zrealizować. A zostawisz się tutaj. Goniec teraz idzie gdzie? Na przekątnej zostanie utrzymany zapewne. Gdzieś tutaj na G3, H2. Dokładnie, tak G3. Zagrałem na G3. No tak, racja. Ciężko tutaj przeforsować pozycję, nie wiem, bo tu jedyną opcją to będzie wypromowanie jakiegoś piona, tak? No bo tak, ale myślę, że obiektywnie rzecz biorąc partia powinna zakończyć się remisem, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że tam nic już, jakiejś takiej ślepoty szachowej więcej z mojej strony nie będzie. Znaczy niebezpieczne by było zagranie, jakby gdzieś hetman wszedł na pierwszy rząd, ale już się oswobodziłeś. Ja mam na myśli podwójny atak na gońca związanego na F1, ale tak, oczywiście była taka nie dopuszczasz do tego. No, koniec odchodzi z przekątnej, zawsze jakaś furtka się robi. No, ciekawa partyjka, ciekawe, czy ja bym tu utrzymał remis białymi. Zaproponowałem w tamtym momencie remis. Nie wiem, z tej partii? Tak, i nawet nie wiem, czy został zaakceptowany, czy nie, bo a nie wiadomo, wiem, to tam może chłopaki coś wiedzą. Jeżeli partia mi zaraz się nie wyskoczy, to znaczy, że został zaakceptowany ten remis. Remis mamy, tak. Tak? Mamy remis tej partii, czyli tak jak mówiłeś, to tutaj czarny, no nie raczej... Taka twierdza tak zwana, taka forteca. Ciężko tutaj przeforsować cokolwiek. Nowe partie tutaj kibice chcą, więc żony krwi. Tak, a my tymczasem przypominamy o zrzutce na... Kto by nie chciał arcymistrza grać na wizji jeszcze. Właśnie, mało tego, jeszcze my przecież czytamy niki tych wygranych, więc to jest... Oczywiście, tak, no przecież nie po to grają, żeby... Nie za darmo się produkują ci ludzie, tak? Dokładnie. Ze mną, żeby... Aukcje Allegro. Nie po to mnie ogrywają, żeby nikt o tym nie słyszał. Anonimowi, żeby pozostali, tak. Liczba aukcji, no jak widzimy, 20 aukcji, 5017 zł, więc jest fajnie. Na zrzutce też już coś tam się dzieje. No, więc przypominamy o możliwości wsparcia potrzebujących.
No i tak naprawdę ciężko tutaj powiedzieć cokolwiek ze względu na to, że nie widzę szachownicy, ale mogę podejrzeć u ciebie. A już widzę szachownicę. Kolejnego linka dałem do partii, która kolejna się dawno zaczęła. Tak, dam kolejnego. Ja też Protazy. Się gubię, wiesz, którego linka dałem, którego jeszcze nie dałem. No jasne. Jakieś D4 jest w planie, czyżby? Jak ty mnie już dobrze znasz, wygląda na to, że jesteś przewidywalny po prostu. Ale to też ma swoje plusy jak najbardziej. No przynajmniej grasz coś, co lubisz, znasz i... Nie już rozumiem. Znamy, podejrzewam, że już znamy wszyscy. Jak, tak. Jak tutaj jesteśmy i oglądamy tą symultanę, to... A ta partia... Aha, dobra, tu przebrniemy przez nią pewnie dosyć żwawo. D5, goniec G5. No widzę, że tutaj lubisz po kopnięciu H6 odchodzić gońcem na H4, przerzucając go na G3 często, tak? A tu ktoś postawił hetmana, tak? Nie podstawił, bo na C3 A, dobra, wisi. Widzę. Łeb za łeb, ząb za ząb. No ale to jeszcze pionka na otarcie, tak? Łez bierzesz? Tak, biorę pionka, tylko tam niestety właśnie podstawiłem taki ruch skoczek B4 teraz nastąpiło. I nie widziałem. Aha, i grożą widełki, tak? Grozi tak, C2 bardzo skoczek. Jak się przed tym bronić? No, trzeba tutaj gońca trochę przymknąć tym ruchem. No i tutaj wybicie na C4, nie można odbić. No dobra, wiadomo, nie można tak, to trzeba inaczej. Skoczek będzie próbował odbić, ale zostały tutaj skoczki wymienione, wisi C4. B5. W sumie to widzę, A7 że zagrała. Zostały mi już tylko 4 partie, bo już jak mówiłem, kolejnych partii póki co nie będę grał. Jasne, nie ma co szaleć, pół godzinki nam zostało tak jakby tego czasu przeznaczonego na twoje tutaj pojedynki z widzami. Więc... Fajna sprawa, no słuchaj, no nie każdy w trakcie swojej kariery, nazwijmy to szachowej, jest amatorem szczególnie, ma szansę zagrać z arcymistrzem, a to jest coś tak, myślę, wyjątkowego, że to ma egzotyczne, jakąś wartość, że ma jakąś wartość i dlatego właśnie na tym moim profilu facebookowym na Grandmaster Globetrotter można mnie łatwo znaleźć, Zbigniew Pachleza, jak ktoś pisze na Facebooku, to ten profil mu się pojawi. Myślę, że też technicy może się zgodzą, żeby tam tego linka do mojego profilu facebookowego podesłać. I na tym właśnie profilu gram raz w tygodniu przez półtorej godziny z wszystkimi chętnymi. Blice, bulety, co kto tylko chce, więc takie szybsze ale partie tylko w niż szachy. Teraz. Tylko w szachy, tylko tak. W szachy. Na stronie czeską w sumie to się odbywa. Więc jak ktoś ma ochotę zagrać właśnie, to zapraszamy, odsyłamy to zapraszam tutaj na mój profil facebookowy, gdzie te streamy staram się regularnie robić i zamieszczać. Mówiłeś, że ciebie łatwo znaleźć. Mnie również w internecie łatwo znaleźć. Wystarczy wpisać Marian. Kiedyś jeszcze jak się wpisywało na YouTube Marian, pamiętam, wyskakiwał Marian Kowalski. I druga pozycja była Marian Cello, więc można powiedzieć, nie wiem, czy to u mnie na YouTube, ze względu na to, że gdzieś tam wpisywałem, czy ogólnie, ale też można znaleźć mój kanał. No, nie będę go reklamował, bo tak naprawdę kto nie wie. Nie musisz to, reklamować, kto wie, bo wie, wszyscy tak, wiedzą o Twoim kanale, że bo jest jesteś taki, tak rozpoznawalny, że jest taki kanał dla amatorów, dla dzieci, można sobie. Dla moim zdaniem dla wszystkich, bo tam są też cenne wskazówki również dla tych nawet lepszych szachistów, więc. Coś tam się człowiek rozwija, chcąc, nie chcąc, no bardziej chcąc, ale wiadomo, że szachowy rozwój to nie jest tak hop hyt, nie, że to jest no miesiąc, jest, dwa i my robimy progres i jesteśmy nagle na światowym poziomie. Tak, Carlsenami. No z Carlsenem miałeś kiedyś okazję zagrać, że tak zapytam? Nie miałem okazji zagrać. Jedyne, co miało miejsce, to komentował moją partię. Magnus Carlsen? Tak. O, proszę bardzo. Magnus Carlsen komentuje partię naszego gościa, słuchajcie. Nie w tej chwili, oczywiście to miało miejsce już. No, moje jeszcze nie skomentował. Może jeszcze. Kurczę, jeszcze, dokładnie. Ale ja jego komentowałem niejednokrotnie. No jest tak. Co komentować zresztą. Ja jego też komentowałem oczywiście. On komentował, bo to był turniej w Reykjaviku. Na Islandii grałem i... zaraz, bo tak się zawiesiłem, bo szukam, jak nie tu ma zamatować problemu. Przeciwnika. Tak, i grałem, pamiętam, ja studio komentatorskie. Tak, z armeńskim arcymistrzem Sergejem Owsesianem, kiedyś zawodnik 2700, teraz powiedzmy 2660. No i grałem z nim bardzo ciekawą partię i Magnus był zaproszony na chwilę do studia.
w tym Reykjaviku i... Akurat na twoją partię padło, tak? I akurat padło na moją partię między innymi, bo jeszcze inny też komentował, no i właśnie tam Sergiej Movsesian, którego pozdrawiam, jeżeli ogląda, zawodnik reprezentujący Armenię, ale bardzo dobrze mówi po polsku. No i grałem z Sergiejem i Sergiej poświęcił figurę za atak. I Magnus właśnie powiedział, że z tego, co zna, że tak powiem, mój styl gry, to ja tutaj się wybronię w tej pozycji. I Magnus tam... powiedział, że zna twój tak, styl gry? Tak, no właśnie byłem w szoku w ogóle, że... Ale Magnus ma tak duża noga, tak normalnie dużą zrobiło wiedzę. Ci się pewnie ciepło tak, na policzkach. Tak, ja byłem w szoku, bo ja wróciłem do apartamentu po partii, zremisowałem. Magnus miał rację, wybroniłem się w tej pozycji. I właśnie nagle widzę na Facebooku wiadomości, że wiesz... Magnus powiedział to i to, nie? I żebym sobie Magnus przewinął. O tobie rozmawiał, tak. No tak, bo w trakcie partii nie miałeś pojęcia. Nie miałem pojęcia, że w ogóle komentuje i co mówi, no więc... No ja jestem starszy od Magnusa, więc może na jakimś tam mega początku kariery, jak zaczynał grać, jako że on też London System czasami stosuje, to jakieś partie może mu się przewinęły moje. Zresztą Magnus ma tak olbrzymią wiedzę, że prawdopodobnie niemalże na temat każdego arcymistrza z Europy... Coś już wie. O, mata pionkiem dałem. C5 to zagrałeś gońcem, czy pchnąłeś E5? To jeżeli możemy wrócić, pewnie nam się nie uda. O, udało się. A, goniec C5, tak? Jednak, jeszcze mi zostały dosłownie dwie partie. Co, król idzie poprzez C3 akurat, tak, król C3, dokładnie tak. No i pionek co, do wzięcia, tak? Czy goniec jeszcze odszedł? Odszedł goniec, szkoda tego gońca, racja. No ale można chyba zagrać teraz co, A5 goniec? No właśnie. I co z tym fantem, panie Dziejku? Można by było bić i pionka wygrać, ale widzę, że trzymasz parę gońców i słusznie, bo można wykorzystać pionka z B. No właśnie, stał taki bezczynny, bezrobotny, a teraz dałeś mu robotę. Dam robotę i to taka pułapka. Przeciwnik zdradzę, zabił na B3 i zabiłem na B5 i zdobyłem w ten sposób figurę, bo po odbiciu na B5 bije na B6 skoczka i jak wieżę bije, to wieża A8 szach. I wieża na H8. A, dobra, sprawa. Czyli wieża wisi na H8. To był taki tu wariant, jest. Który udało mi się policzyć. Jasne. Grając. Świetnie, została mi ostatnia partia, bo zaproponowałem remis. Ciągnięcie obrońcy, tak? Nad polem. Nad myślę, że to uczciwa propozycja. Mam pionka więcej, pozycja jest dużo lepsza moja, ale już trochę zmęczenie, że remis, tak powiem. Remis, tak? Ktoś zaproponował? Znaczy ja zaproponowałem. Aha, dobra. Mam nadzieję, że przeciwnik się zgodzi, bo już trochę tak zmęczenie mi doskwiera. No tak, już, tyle czasu. Ja zmęczenie czuję od komentarza, a ty od grania to już w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. No niestety przeciwnik się nie zgodził. Nie zgodził. O, proszę, jaki mat piękny był pioneczkiem. A to zaraz będziemy jego świadkami tutaj od początku partii. Tutaj pionka, tak? Poświęciłeś na C4? Tak, ale to taki pionek, taka padlina trochę. Padlina, szachowa, no jasne, jak to się mówi. Do odbicia, tak? Tak. Padlina szachowa, to mi się podoba, no widzę, że jak ty też mnie zaskakujesz. Jak to się mawia, pionek nie zając nie ucieknie. No tak. No silny raczej nie będzie, ruchu B5 nie ma. No i tutaj przeciwnik sprawił mi taki prezent dość duży, bo hetman na G4 jest niebroniony i przeciwnik postanowił zignorować ten fakt. Okej, okay. No on być może wierzył, że uda mu się bez hetmana, tak, wygrać. No to tylko hetman, nie? Jasne. Co to jest? No to tak, no to już pewnie szybka akcja, znaczy szybka w kontekście prosta. Prosta realizacja przewagi z materiałem, tak, tutaj A4 hetman. Jeszcze no tak, można skorzystać ze związanego pionka. Przypominamy, że o godzinie 13 naszym gościem będzie arcymistrz Kacper Piorun, mistrz świata w rozwiązywaniu zadań szachowych. To taka no, stosunkowo ciekawa konkurencja, może nie jakaś super popularna, ale... Na pewno ciekawa. Kacper jest takim ekspertem od liczenia wariantów. Gdzie on tym królem tam się wepchał? No to król w centrum, można powiedzieć. Zazwyczaj silny w końcówce w tym momencie. Tak, i właśnie tutaj się zastanawiam, jak tutaj go zamatować. Aha, i miałem chyba szybszego mata niż zagrałem oczywiście, ale... Co z gońcem, z szachem wejść teraz? Czasami nie trzeba robić najlepszego ruchu obiektywnie, tylko tak najbardziej ekonomicznie podchodzić do sytuacji. Żeby, ekonomiczne szachy. Tak, ekonomiczne szachy, żeby na pewno wygrać. Niekoniecznie to musi być najlepszy obiektywnie ruch według oceny komputera. I jakiś mega zjawiskowy, tak? Tak, po prostu zagrać solidny ruch, żeby wygrać partię. O, tutaj już mat nadciąga nieuchronnie, goniec odcina przekątną. No i co? Pionek, tak? No i w następnym buku G3 mat. No, G3, jak to mawia takie porzekadło, niech figura pionem nie pomiata, czasem pion daje mata.
No po prostu mówię, Mariancello... cytaty słynne. Cytaty po prostu jak z rękawa się sypią. Próbujemy. Rękawy długie, więc tych cytatów trochę jest. Tak. Jak tam z czasem? Dobra, z czasem, 20 z czasem, minutek. Jak to kolejne porzekadło, nie pamiętam kto to powiedział, który z moich śląskich, tak, jak było coś tam, towarzyskie blice grałem z którymś z moich kolegów szachowych i ktoś tam, i wtedy jeszcze zegary nie były elektroniczne, teraz niektóre dzieci może nie wiedzą, tylko były, wiesz, z wajchą. Z wajchą, tak, tak, tak. Była miałem przyjemność. Chorągiewka, grał się do opadnięcia chorągiewki. Technicy mnie proszą nową partię, ale już mi tylko jedna partia została. Nie ma partii, aha, tak? I nawet te, co zakończyłem, mam dać? Obecną partię. Okej, okay, to już, oj, znowu prawie obecną będzie. Obecną partię, co tam obecną się partię dzieje? No daję, tak, bo która nic się jeszcze nie dzieje została. Na ekranie. Ciekawa końcówka jest bardzo, wygrana dla mnie. To jest ta partia, w której proponowałem remis przeciwnikowi, ale... Radio G nie przyjął remisu? Zostałem zignorowany, więc... Nie podarujesz mu tego. Tak, więc udzielę tutaj lekcji Radziowi. Odrzucony gambit hetmański. Co się dzieje, gdy odrzuca się remis? Co się dzieje, gdy odrzuca się remis arcymistrzowi w symultanie? Rozumiem, kiedy arcymistrz będzie... już ładnie prosił, tak. Zmęczony. Czyli to będzie wyrok, tak? Tak, to będzie... No, już przechodzę do fazy egzekucji w tej partii. A ten, cofnijmy na chwileczkę, ten ruch F6, taki jakiś podejrzany. Tak, użyłeś bardzo delikatnego słowa, mówiąc, że ruch F6 jest podejrzany. Ale no, zostajmy przy tym słowie, jasne. Żeby tutaj nie... Jesteśmy na wizji, dzień dziecka. Tak, 22 jeszcze daleko, godzina przed nami, więc to jakiś młody adept, nie można tutaj za bardzo krytykować. Nie będziemy. Zresztą tylko... sam taki ruch F6 zagrałem, pamiętam, w Zamościu w 99 roku. To były moje pierwsze mistrzostwa Polski juniorów. Grałem w drugiej rundzie z Maciejem Cajblem. Pamiętam obronę francuską, której kompletnie nie umiałem grać. I tam partia szła E4, E6, D4, D... D5? Nie, E4, E6... Nie zagrałeś? D4, D... Nie, nie. E4, E6 i tam jakieś B3 Maciek zagrał szybko. Pozdrawiam Maćka przy okazji. Ja zagrałem na to B3 F6, co było takim ruchem po prostu strasznie słabym. I no bez sensu kompletnie, po prostu mówię, o goniec wychodzi na długo przekonany, na B2 to zagram F6, żeby przeciwdziałać, a to był nonsens, jakich mało po prostu, więc... Który odbił się, rozumiem. Tak, ale wyciągnąłem, że tak powiem, wnioski z tego ruchu i już takich ruchów tak podejrzanych starałem się nie robić. Czyli więc, nauka na własnych błędach. Tak, przegrałem tamtą partię, że tak powiem, bardzo szybko i zdecydowanie. Dostałem potem reprymendę od trenera. Tu królem wybiłeś ze względu na to, że hetmanów nie ma, więc brak roszady ewentualnie nie jest jakimś tam problemem. Król może pójść na C2 i zrobić tak zwaną sztuczną roszadę, jak to się mówi. No tak. No tak. No i pionek wisi, trzeba skoczek C6, a tutaj, no co, to podstawka, tak? Kolejna. Tak, dokładnie. I F7 słabe. Też a propos właśnie, bo były pytania, kiedy zacząć w szachy, czy 25 lat to późno, czy tam 15 lat to późno. No ja na przykład w pierwszych mistrzostwach Polski w życiu grałem dopiero w wieku 13 lat. Mówię dopiero w wieku 13. No tak, znaczy mistrzostwa Polski juniorów mówię, więc na ogół juniorzy, no na przykład wczoraj Jola Zawadzka opowiadała, że jej pierwszy taki duży sukces to było jak zdobyła złoto na mistrzostwach Polski do lat 10, więc już teraz są nawet mistrzostwa Polski przedszkolaków, czyli do lat 6. Więc już grają, tak, już dzieciaki grają na tym poziomie, a ja dopiero grałem do lat 13, no i to było tyle, że tak powiem, istotne, że takie doświadczenie na tych turniejach rangi mistrzowskiej było ważne, tak? Więc ja tam musiałem się trochę oswoić, że tak powiem, dla mnie to był wielki świat szachowy wtedy, że tutaj gram z czołówką juniorów w Polsce. Później już normalne. Wszedni chleb. No, później już trochę, że tak poznaliście powiem... Poznaliście się, tak? No bo znacie się tam w tej ekipie. Tak, oczywiście, oczywiście. To jest właśnie plus tutaj uczestniczenia w turniejach szachowych, że to środowisko jest takie zżyte, znamy się bardzo dobrze. I... Skoczek D5 teraz? Mógł iść, nie? D3, przepraszam chyba. Mógł iść, tak. Z tego pionka, tylko nie wiadomo, czy ten skoczek później miałby jakiś... wrócił. Zakończyłem właśnie tą partię, tak, więc wszystkie partie już zakończyłem, parę partii przegrałem. To czekaj, podsumujemy zaraz ogólnie, symultane, tylko jeszcze skupmy się na tej partii do końca.
Jakbyś mógł tutaj uraczyć nas swoimi przemyśleniami. Znaczy, co wtedy miałeś w głowie? Czego się obawiałeś? Tutaj może... w głowie miałem to, że jestem zmęczony i tutaj chyba zaraz była propozycja remisu z mojej strony. Aha. Tutaj naciśniesz na skoczka. Być może tak, królem zrobisz miejsca. Tutaj jeszcze. Naciśnięcie na skoczka właśnie było niefortunne, bo właśnie tego szacha nie wiedziałem. Chyba wróciłem teraz z gońcem, tego co pamiętam na E3. No tak, a on sobie nastąpiła wymiana i chyba ruch G5 tu nastąpił, żeby F4 mi utrudnić. No tak, bo F4 goniło skoczka i goniec wisiał. Tutaj na skoczek D5 przeciąłem tutaj tę komunikację. Wieży z D8 z gąsem z D3, no tak? No tak, tak, żeby go tutaj... Mimo, że i tak teraz nie grozi to bicie na D3, bo tam na końcu jest ruch C6, prawda? I ten a za wolne by... G3, F4, nie? No troszeczkę... No tak, bo... Nie chcę tutaj... się z tym spieszyć, bo tam jeszcze skoczek G4 szach, potem będzie taki ruch nieprzyjemny. Więc tutaj chciałem, że tak powiem, takie najpewniejsze ruchy robić... Solidne, tak? Tak, solidność... No ale tutaj fajna linia na C7, o właśnie, o tym tak, mowa. Zabieram pole C4, goniec na A6, taki trochę pusty goniec, jak ja to mówię. Skoczek B4 tu zagrałem i ten ruch podkreśla niefortunne położenie tego gońca na A6. Chcę tam zabić tego gońca i tę strukturę popsuć. No tak, zniszczyć tutaj pionki. I co? No tak, bo nie ma za bardzo jak temu przeciwdziałać. Aha, tu w szach wszedł i wybiłeś. No ale teraz co, B3, tak? Tak, B3 i znowu ten goniec jest krótki. Widzisz, tu najpierw mówię pusty, teraz jest krótki. Jasne. No i w końcu go pusty, krótki. I teraz po prostu przechodzę do wieżówki, biję no tak. na B5, gram bicie, E5 i podprowadzam króla. I remis spadł wcześniej już, tak? Propozycja remisu, tutaj właśnie powiedziałem, że przechodzę do fazy egzekucji. Dobra. Że tak egzekutor powiem. Mu się włączył. Tak. Król idzie, co? Król E4? Idzie w końcówkach, jeżeli juniorzy słuchają i chcą tutaj się nauczyć trochę końcówek. Król w końcówkach musi iść do przodu. No ale chyba można wymienić, nie? Dokładnie. Bo król co, podchodzisz królem, pionki zawsze będą tak, do wzięcia. Nie musiałem nawet iść na G5, no tutaj mam wolne pionki. To nawet było niedokładne, żeby iść na, po tego pionka na G5, bo czarne szybko mogły zagrać A6 i tam próbować wolniaka zrobić. Na szczęście tego nie zrobiły. Okay. Czyli można powiedzieć, no remis był w zasięgu dla Radzia, nie chciał, a być może chciał się sprawdzić, jak w końcu chce sobie poradzi. Aż nie, ja tu żadnych pretensji oczywiście nie mam. Nie, nikt do niego nie ma pretensji. Stwierdził, że nie zawsze może ma okazję zagrać właśnie z arcymistrzem, więc stwierdził, że nawet może fajniej przegrać, a i tak się nagrać z tym arcymistrzem, dokładnie. Czegoś się nauczyć niż szukał swojej szansy, miał takie prawo. Zdawać, no oczywiście, więc... A on próbuje tutaj, tak? Nigdy... No tak, ale król jednak jest... Trzyma wszystko, a pionki dwa król trzyma, poza zasięgiem. A te pionki już, no, tak. No to tutaj już wiadomo, to już taka formalność. Myślę, że każdy... No grał do końca, no gra do końca też ma swoje plusy, tak? Szczególnie kiedy zaczynamy, uczymy się, no to grajmy do końca. O, Maciek tutaj, dokładnie Hetman tak. B4. No to jesteśmy w stanie powiedzieć, ile mogłobyś mniej więcej tych partii? Ciężko powiedzieć, co? Szczerze mówiąc, straciłem rachubę. Bo my zobaczyliśmy jakiś procent tych partii, podejrzewam, tak? Tak, bo my tutaj prześledziliśmy mniej więcej, widziałem na transmisji jakąś około 20 par partii, grałem ich chyba 50 ponad, z tego co widziałem, tak mi się wydaje. Jaki bilans? Nie mam pojęcia, jaki bilans. Parę remisów, przegrałem chyba 3 partie, tak mi się wydaje. No i reszta. Wreszcie dałeś po prostu cenną lekcję gry w szachy. Dokładnie tak. Dla kogoś. Teraz o 13 będzie gościł u nas Kacper Piorun, arcymistrz. A my sobie po prostu odpoczniemy. A teraz zrobimy krótką przerwę po tej symultanie techniczną, więc zapraszamy za dosłownie kilka minut. Kawka, herbatka i wracamy z wyjątkowym gościem. I chciałbym jeszcze coś wtrącić, jeśli mogę, panie arcymistrzu. Jasne. Tutaj tak naprawdę stream na moim kanale Mariancello jako tako się kończy, bo chciałem właśnie tą symultanę tutaj wyświetlić, tak to nazwę, wyemitować i dziękuję Ci, że tutaj byłeś gościem głównym. A jeżeli ktoś jest zainteresowany naszymi dalszymi poczynaniami, dalszą częścią programu, to odsyłam na kanał Polski Związek Szachowy. Klikajcie, subskrybujcie i ogólnie rzecz biorąc tam będziemy do godzinki, ja będę do godziny 17. Później będą jeszcze Mistrzostwa Europy komentowane, ale to już pewnie przez inny skład, tak? Czy Ty będziesz też komentował te Mistrzostwa? Mistrzostwa Europy też będę komentował. Będziesz, czyli ty dzisiaj jesteś po prostu cały dzień, dobra. Dokładnie tak. Więc zapraszamy tam, jeśli ktoś jest chętny dalej nas obserwować, jeżeli nie ma dość naszych twarzy i głosów, a my udajemy się na krótką przerwę. Pozdrawiamy cieplutko i serdecznie. Tutaj się ma patrzeć, tak? Dobrze. Dobrze, zapraszamy za chwilę.